I Marcin Janiszewski. Z lekkim opóźnieniem, ale jesteśmy już na żywo. PWR Battle of Europe 6, Emil Gus versus Pomier. Tak jest, proszę Państwa, mamy dzisiaj 5 fascynujących pojedynków. 3 pojedynki Polska versus Francja. Jeden pojedynek bratobójczy i absolutny hit. W wadze ciężkiej również na nas czeka. W wadze ciężkiej zmierzy się Arkadiusz Kustra z Martinem Gilem. Na ostatni moment niestety Łukasz Wojciechowski wypadł ze względów zdrowotnych z tej walki. A natomiast karta walk, kolejność walk wygląda następująco. Otwieramy walką Bogdan Raczyński, Mariusz Czubak 2. Jest to drugie starcie tych zawodników. Mieli oni okazję już zawalczyć w Koronowie. Oni walczyli w Liwie, to była bardzo ciężka, bardzo wyrównana walka przy prawie 40-stopniowym upale. Bardzo blisko było, żeby tam faktycznie orzec remis i w ostatniej rundzie to Bogdan Raczyński wywalczył to zwycięstwo, więc jestem bardzo ciekaw, jak dzisiaj właśnie rozpoczną panowie to wydarzenie, bo mam wrażenie, że no dużo mają sobie do udowodnienia. No Mariusz Czubak na pewno będzie chciał się zrewanżować, tym bardziej, że ma, no on 9 wygranych walk, 4 przegrane, Bogdan Raczyński 5 wygranych, 4 przegrane, więc na papierze Mariusz Czubak teoretycznie wygląda lepiej. To jest waga średnia, w wadze lekkiej następny pojedynek, również no można powiedzieć topka z rankingu, ale nie tylko Federacji PWR, ale rankingu międzynarodowego, światowego, absolutna topka szermiercza, czyli Antoine Bernal i Piotr Mitag. To są panowie, którzy widzieli się na Mistrzostwach Świata i są absolutnymi wirtuozami szermierki, więc tutaj fajerwerki i iskry gwarantowane. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten ich pojedynek. Na pewno inaczej niż bomby pewnie w wadze ciężkiej. Zdecydowanie tutaj spodziewamy się walki czysto szermierczej. Obaj panowie miecz i tarcza to są ich naprawdę ulubione kategorie. Także ciekawa walka, obaj zawodnicy doświadczeni. A później z tej wagi wchodzimy już na naprawdę ciężką, bo w szranki wejdzie słynny polski Hightower, czyli Michał Głowacki i zmierzy się z no, debiutującym w formule PWR przeciwnikiem z Francji, Damien van den Broek. Tak, to proszę Państwa waga super ciężka, 300 kilo w szrankach, specjalnie po to wzmocniona arena, bo no dwaj tak potężni panowie tutaj, no myślę, że będą przenosić całą arenę po hali, mam nadzieję tylko, że nie za daleko. Hightower w Koronowie, sensacyjny knockout na zawodników z Niemiec, więc zobaczymy, co dzisiaj nam zaprezentuje przeciwko Nowiciuszowi. I następna walka właśnie ta, o której wspominałem na samym początku. Arkadiusz Kustra, który podjął rękawice na sam dosłownie koniec w ostatnim tygodniu przygotowań. Zawalczy no z nikim innym jak reprezentantem White Company, Martin Gill. Mimo że Martin Gill będzie to jego druga dopiero walka w formule PWR. No jest to zawodnik, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Jest on przygotowany przez samego Bogumiła Maslicaka. I następna walka, Mateusz Wojtacki, Paweł Karczewski. Kończymy, do usłyszenia. W Gdyni, organizatorem dzisiejszego wydarzenia jest Federacja Pełnokontaktowe Walki Rycerskie, PWR. Sponsorami wydarzenia są producent uzbrojenia do walk rycerskich Gutfrank Armor Workshop, producent uzbrojenia do walk rycerskich GS Studio Armor Workshop, producent uzbrojenia do walk rycerskich Wroński Armor Craft, producent uzbrojenia do walk rycerskich Pawlo Kozak, producent tarcz do walk rycerskich Bohurt Szyjuc. Oficjalny przewoźnik rycerskiej kadry Polski RKP, firma przewozowa Bus Transport oraz Grill
Bar Valhalla, mieszczący się w Gdyni przy ulicy Mściwoja 3, gdzie zapraszamy Państwa również na oficjalne after party! A teraz pora na przedstawienie bohaterów dzisiejszej gali na PWR 6 Battle of Europe w czterech kategoriach wagowych. W formule pełnokontaktowych walk rycerskich szranki wejdą czołowi europejscy zawodnicy. Powitajmy ich gromkimi brawami! Mariusz Czubak! Bogdan Raczyński! Piotr Mittach! Antoine Bernal! Damien van der Broek! Michał Głowacki! Arkadiusz Kustra, Paweł Czorczewski, Mateusz Wojtacki, Tomasz Powiek oraz mamy już naszych zawodników w szrankach i no widać, że oni są wszyscy bardzo mocno przygotowani i już nastawieni na walkę ze swoimi przeciwnikami. Tam koledzy z angielsko-francuskich drużyn już tam ze sobą się droczą, natomiast widać, że wszyscy są w bardzo dobrym humorze. No i to dobrze świadczy, bo zawodnicy na luzie lepiej walczą. Dziękujemy bardzo naszym zawodnikom i zapraszamy Państwa już na chwilę na zapowiedź pierwszej walki. Prezentacja zawodników już za nami, a więc można już teraz oficjalnie powiedzieć, że mimo opóźnienia jesteśmy live, gala ruszyła. Pierwsza walka przed nami to będzie Bogdan Raczyński, Mariusz Czubak 2. To jest ta walka, która pierwszą swoją odsłonę miała w Liwie. I teraz Mariusz Czubak będzie miał okazję na odegranie się na Bogdanie Raczyńskim. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oglądając poprzednie PWR-y. Dziękuję bardzo. Pierwszy pojedynku dzisiejszego wieczoru będziemy świadkami rewanżu za pojedynek, który odbył się na gali PWR 3, pierwsza krew w Liwie. Ja w szranki wzywam jeden z głównych pretendentów do top 5 kategorii średniej, honorowy i bohaterski reprezentant Centrum Dawnych Sztuk Walk, Mariusz Czubak!
z Kubą Ładyńskim, więc też panowie wzięli sobie zawodników absolutnie stopki, stop 3. Reprezentant mistrzów Polski klubu sportowego Rycerz Bogdan Raczyński. Szranki wchodzi Bogdan Raczyński, 26-letni, ważący 84 kg, 185 cm wzrostu, z rekordem 5-4, walczący z Leszna, reprezentujący KSR. Młody, acz doświadczony, bardzo dynamiczny zawodnik. A jego przeciwnikiem jest Mariusz Czubak, ciut starszy, ponieważ 36-letni, 82 kg, mierzący 183 cm wzrostu. Z rekordem 9 wygranych, 4 przegrane w tym. Pozwolę sobie dodać, że sponsorem tej walki jest oficjalny przewoźnik rycerskiej kadry Polski, firma przewozowa WUS Transport. Wielkie brawa dla niej. A w narożniku czerwony, 36-letni, ważący 82 kg, charakteryzujący się 183 centymetrami wzrostu, mający imponujący rekord, 9 wygranych, tylko 4 porażki, 2 zwycięstwa przez knockout, reprezentujący Chupacabras oraz klub sportowy Rycerz, mieszkający w Radzyminiu, Mariusz Chupacabra! A jego przeciwnik w narożniku niebieskim, 26-latek, 84 kg wagi, 185 cm wzrostu, profesjonalny rekord, 5 zwycięstw, 4 porażki, reprezentujący klub sportowy Rycerz oraz miasto Leszno, Bogdan Potęga Stali Raczyński! Sędziowie gotowi, czas gotowy. Walka! Pierwsza runda pierwszej walki, rozpoczynamy PWR 6 Battle of Europe. Tak, zawodnicy gotowi, ale myślę, że oni przede wszystkim są gotowi na 3 rundy po 3 minuty i to bez żadnego oszczędzania. Ich poprzednia walka nie ustępowała tempa przez całe 3 rundy w najgorszym upale, więc dzisiaj tego tempa, które teraz widzimy, możemy się spodziewać jeszcze do końca. Chociaż wiemy, że Mariusz Czubak potrafi wygrywać walki przed czasem, ma na swoim koncie 2 KO. Patrząc na rozpoczęcie dosyć dynamiczne, dużo tego rantowania z obu stron, myślę, że panowie bardzo chcieliby to skończyć szybko i widowiskowo. Bogdan Raczyński jakby cały czas w natarciu. Mariusz Czubak tutaj zdecydowanie bardziej nastawia się na techniki szermiercze. Proszę zobaczyć, jak jego broń pracuje młyńcowo i raczej stara się zrywać ten klincz, a to Bogdan właśnie stara się zmęczyć swojego przeciwnika taką, no można powiedzieć, brudną walką, ale to właśnie walką w klinczu, krótkimi ciosami na nogę, ale też próbą przechwycenia tej głowy i narzucenia swoich zasad, ale właśnie w tym krótkim dystansie. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać dalej. Na razie Mariusz Czubak bardzo dobrze sobie radzi z zapędami Bogdana, jeśli chodzi o te klinczowanie. Dosyć dobrze wychodzi mu walka na wstecznym, na kontrowanie. No, obalenia jeszcze nie było, było mimo już kolejnej próby Bogdana Raczyńskiego.
Tak, i proszę pamiętać, że punktowane w tych walkach są nie tylko celne i mocne ciosy bronią, ale też będziemy mówić o uderzeniach rantem tarczy, o kopnięciach, uderzeniach pięścią. Przede wszystkim rzuty to jest coś, co bardzo mocne wrażenie robi na sędziach, ale też na publicy. Dlatego zawodnicy często do tego dążą, bo zresztą tak było w pierwszej walce, że to w trzeciej rundzie zapasy Bogdana zadecydowały o rezultacie tej walki i myślę, że dlatego też tak bardzo do tego dąży, bo to była jego broń, która zapewniła mu sukces poprzednim razem. Chciałbym zwrócić uwagę na dobór broni, która charakteryzuje też właśnie zawodników oraz ich styl walki. Bogdan Raczyński walczy ciężkim tasakiem, czyli skupia się na tych mocniejszych ciosach, ciosach zadających ból, ciosach z potencjalnym możliwością nokautowymi. Natomiast tutaj Mariusz Czubak używa lekkiego, jednoręcznego miecza, który tradycyjnie był używany do punktowania. Teraz delikatna wymiana ciosów. Tak, widzimy, że po każdym rozejściu jeden i drugi próbuje trafić, czy to tarczą, czy to pięścią, bo za każdym razem po rozerwaniu klinczu szukają takiego mocnego ciosu, który zostawi jednak mocne wrażenie na przeciwniku. Runda pierwsza mocno na takim wyczekaniu, wypróbowaniu swojego przeciwnika. Obaj panowie próbowali się mocno szermierczo. Tak, ale no, pamiętaj, że to nie jest takie próbowanie się i czekanie na jakieś przyruchy czy zwody. Oni się próbowali jednak cios na cios. Oni są jednak z tych obozów, które mówią, że będą się próbować bojem i sprawdzać, jak przeciwnik reaguje na mocne, pojedyncze ciosy, ale mimo wszystko celnie dochodzące do głowy i sprawdzali, no, kto tutaj będzie mógł od początku to tempo trochę bardziej podkręcać, ale oczywiście wiemy, że oni się rozkręcają w trakcie walki z każdą kolejną rundą, no myślę, że będą sobie pozwalać na coraz więcej. Tak, historia zwłaszcza tej walki pokazała, że ci panowie ku końcowi, oni się nie męczą, jak to ma często historia, natomiast oni się nakręcają jeszcze bardziej i im mniej czasu im zostaje, tym bardziej chcą tą walkę zakończyć przed czasem. Sędzia główny, pan sędzia Pigrza, sprawdza gotowość zawodników do walki. Odsyła ich do swoich narożników. Sędzia poprosił o przerwę techniczną na rzecz poprawienia jeszcze areny. Tutaj zawodnicy już w pierwszej walce sprawdzili wytrzymałość. No, oni ani sobie nie odpuszczają, ani niczemu naokoło. Chronią nas przed nimi, przed ich zawziętością. No, tutaj srogie drewniane szranki, ale widać, że nic sobie z tego nie mają. I no, faktycznie dwóch gości, może oni są w wadze średniej, ale ze zbroją razem w pełnym zbroją, pędzie, jak tak padają w szranki, no to faktycznie nawet tak mocne obramowanie może puścić. No nie chcielibyśmy, żeby tutaj na nasz stoliczek komentatorski wpadł żaden z tych zawodników. I tutaj panowie z technicznego czuwają nad tym, szranki są naprawiane. Z tego co widzę, już zostało to zakończone. Sędzia główny wywołuje zawodników na środek i rozpoczynamy rundę drugą. Ależ mocno zaczęli jeden i drugi, dosięgnęli z siebie nawzajem bardzo mocnymi ciosami. O, teraz bardzo ładny rancik Bogdana Raczyńskiego. Głowa Mariusza troszeczkę odskoczyła do tyłu i teraz mocno tak fizolsko wepchnął Bogdan Mariusza w korner. No ale proszę zobaczyć, że Mariusz doskonale odwrócił sytuację, mocny i zerwał ten pinch, dokładnie. Potrafi się przeciwstawić tej sile Bogdana. O, mało palenie i to w wykonaniu Mariusza Czubaka, kto by pomyślał. I teraz mocno punktuje, wskazuje swoją dominację w parterze. Bardzo ważne, że zarówno skontrował zapasy Bogdana, jak również zaznaczył tą pozycję dominującą. Bardzo mocny punkt w walce dla Mariusza Czubaka.
Bardzo wartościowe, mocne punkty teraz zdobył. I to na samym początku rundy drugiej. Oj, odrobił lekcję Mariusz Czubak po poprzedniej walce. Ale pięknie skontrowany, on przepuścił Bogdana delikatnie boczkiem i po prostu wykorzystał jego pęd, aby go obalić. Bogdan i teraz wydaje. Tutaj Bogdan próbował obalić Mariusza. Na razie bez jasnego zwycięzcy tego klinczu, tak naprawdę dopóki żaden nie doprowadzi do decydującej pozycji w parterze, no to tutaj sędziowie raczej będą czekać na jasne rozstrzygnięcie. Takiego nie ma. Mariusz również dobrze to skontrował, więc tych punktów nie stracił. Myślę, że Bogdan będzie próbował odrobić, bo faktycznie w formie zapasów i klinczu najłatwiej mu będzie. Podobają mi się w ogóle ranty Bogdana. Zwróć uwagę, każdy z nich jest bardzo celny, celowany właśnie w szyję. Oj, wybroni się. Obalenie, ale tutaj sędzia ma obiekcje co do techniki. Tak, przypominamy, że zawodnicy nie mogą się łapać szranek. Dokładnie, Bogdan wywodzi się z takiej formuły walk, gdzie walka przy szrankach jest absolutnie normą i przyzwyczajenie pokurtowe, prawda? Dokładnie. Z tych walk grupowych wykorzystał technikę, natomiast no tutaj tylko czyste zapasy. Bogdan tam chwilowo przestrzelił troszeczkę i odwrócił się plecami do swojego przeciwnika. Kolejna próba. No te próby obalenia są troszeczkę bliźniacze już teraz. Myślę, że Mariusz pokazał, że odrobił lekcję, nie powinien się złapać już. O, teraz bardzo dobra próba. No i jak bardzo jest się myliłem. Jest na górze Bogdan Raczyński, ale teraz bomby spadają. Mocno zaakcentowana końcówka drugiej rundy. Tak jak świetnie skontrował w połowie rundy Mariusz Czubak to obalenie, tak tutaj zdecydowana dominacja po czystym obaleniu. Proszę pamiętać, że hełmy są niezwykle mocne, ale ta rękawica pancerna na ręce i te ciosy spuszczane z góry, no swoje też ważą. Mariusz absolutnie bez szans na obronę czegokolwiek takiego w parterze, więc świetnie odrobił to Bogdan. Bogdan na co dzień trenuje właśnie z Andrzejem Studenckim. Zawodnicy bardzo mocni z wagi średniej, więc tutaj Bogdan słusznie próbuje zapasów, ale też spodziewałem się, że trochę więcej właśnie tych technik takich kickbokserskich będzie wykorzystywał. Mariusz zazwyczaj bardzo dobrze fechtuje bronią, często dodaje do tego tarczę, natomiast Bogdan potrafi kopnąć, potrafi uderzyć pięścią. Widzieliśmy, że zastosował to w parterze, no czekam też na to w stójce. Nie powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ postawą Mariusza, ponieważ Mariusz Czubak, on już tą postawę prezentuje od dłuższego czasu, ale bardzo podoba mi się jego styl walki. Na pewno nie nudzi, jest bardzo dynamiczny, no i przede wszystkim potrafi znaleźć sposób na obronę przed taką mocno fizyczną dominacją Bogdana. Taką właśnie wyniesioną z tych walk bohurtowych, prawda? Czyli te próby obalenia, próby takie spychania przeciwnika pod same szranki do kornerów. No Mariusz świetnie sobie z tym radzi. Tak, chciałoby się powiedzieć, że mamy tutaj pojedynek no osoby związanej z fechtunkiem przeciwko osoby związanej z walkami pełnokontaktowymi właśnie, ale obaj wymieniają się oboma zestawami technik. Tak, walka otwierająca, ale pokazuje bardzo ładny wachlarz wszelkich technik profesjonalnych walk rycerskich. Jest to dużo, dużo więcej niż Państwo mogą oglądać na swoim lokalnym turnieju rycerskim. Tutaj jest walki pełnokontaktowe, więc zawodnicy nie tylko mogą więcej, ale też muszą więcej potrafić, aby się obronić. Zwłaszcza, gdy stają naprzeciwko sobie tak różnorodni i doświadczeni zawodnicy.
Tak, ale mamy znakomitą walkę na rozpoczęcie i ona doskonale tłumaczy, o co w tych walkach, o co w tym sporcie chodzi. Pierwsza runda bardzo wyrównana, praktycznie cios za cios, kombinacja za kombinacją wchodziły. Druga runda zdecydowane przyspieszenie, ale tak, też zdecydowanie większy wyrzut tej siły, zapasy z obu stron, uderzenia z góry, clinch, zrywanie go, mocne kontry, silne ciosy. No, panowie tutaj nam serwują absolutnie przekrój wszystkiego, co możemy tutaj oglądać. Teraz zawodnicy dostali troszeczkę ekstrakt czasu na odpoczynek ze względu znowu na szranki, ale szczerze mówiąc tylko to dobrze rokuje, ponieważ ci panowie są bardzo dynamiczni, a te kilka dodatkowych minut da im jeszcze więcej gazu na ostatnią, trzecią rundę. No właśnie, w tym momencie to jest walka dla obu otwarta, bo żaden nie zaznaczył na tyle dominująco żadnej rundy, żeby można było jasno wyłonić już faworyta. O, ładna teraz wymiana, cios, obrona, tarcza używana. O, proszę. Bogdan bije mocniej, ale to Mariusz Szczupak bije trochę częściej, więc pytanie, jak to sędziowie będą liczyć teraz. Bogdan wykopuje teraz prawą nogę Mariusza na tak zwany rozstaw. Chce go w ten sposób obalić, nie udało się. Tak, w walkach rycerskich tutaj ten chwyt za hełm potrafi być bardzo mocny, to usztywnia całą posturę i daje pewną formę dominacji w stójce. Tutaj znowu obalenie, ale znowu nieprawidłowe. Sędzia drugi raz ostrzega Bogdana za nieprawidłowe obalenie. Tak, sędzia trzy razy zwracał uwagę na trzymanie się szranek przez Bogdana. Ja wiem, no ciężko jest się od tego odzwyczaić, zwłaszcza przy rzucie, prawda, kiedy zawodnik, który rzuca, też jest troszeczkę narażony na to, że może polecieć razem z przeciwnikiem, więc on automatycznie chwyta się tej szranki, no natomiast zasady są jasne, nie chwytamy szranek. To było drugie ostrzeżenie za ten sam faul, ja nie wiem, czy sędzia nie kazał obciąć jednego punktu, co by było dramatycznym werdyktem dla Bogdana i zmusiłoby go do zrobienia absolutnej przewagi, żeby tutaj zostać w tym pojedynku. Bogdan już troszeczkę mniej się skupia na defensywie. Trzeba zauważyć, ta głowa już jest odsłonięta. Mariusz Szczupak tutaj go ładnie punktuje co chwila ciosami w głowę. No nie są to wszystkie ciosy jakoś bardzo silne. Nie wszystkie bym kwalifikował, ale jednak punktuje. Nie, no ale cały czas miecz Szczupaka tutaj chodzi i dosięga celu. Faktycznie, jeśli sędziowie nie policzą każdego punktu, to i tak mają co liczyć. Bogdan, no, widać, że goni te punkty. Czuje chyba, że może być do tyłu w tej trzeciej rundzie. Obalenie mu nie wyszło ani jedno, ani drugie, więc pytanie, co się dzieje teraz na kartach punktowych, w tych małych punktach, w tych trafieniach. Tak, Bogdan chyba troszeczkę stawia już teraz właśnie wszystko na taką jedną kartę. Chciałby chyba obaleniem zaznaczyć swoją wyższość w tej rundzie, jednak na razie nie widzieliśmy jeszcze tego obalenia. Tak, panowie na pewno lepiej liczą sobie te punkty w głowie podczas walki niż my tutaj, pełni emocji, bo oni jednak cały czas liczą, czy są do przodu, czy muszą gonić. Mariusz Szczupak jest trochę bardziej już spokojny, wycofany, walczy z kontry. To może być też sygnał tego, że czuje się pewny już zwycięstwa. Zwycięstwo w trzeciej rundzie najprawdopodobniej zdecyduje o wyniku tej walki. Tak samo było w ich pierwszej walce. Ale pamiętajmy, to jest dalej bardzo wyrównana walka. Przez chwilę wyglądało, jakby Mariusz Szczupak miał stracić broń. Już panowie bardzo zmęczeni tą ilością ciosów, tą intensywnością zapasów. No nie wystrzelili panowie w trzeciej rundzie, tak jak się spodziewaliśmy. Ale i tak znakomita walka, widać, że nie oszczędzali się od początku, więc w ogóle się nie dziwię, że teraz tych sił już praktycznie nie ma nawet na zdjęcie uzbrojenia. No panowie oczekują na werdykt tak samo jak i my. Nie próbuję nawet przewidywać rezultatu tej walki. Bogdan miał tutaj pewną przewagę w zapasach. Niestety to chyba z własnej winy tracił te punkty
lub tracił potencjał tych punktów właśnie przez formę i tą technikę, którą jednak pożyczył z tych walk grupowych, a tutaj jednak rozpatrywaną jako faul. Musi być strasznie zły i pewnie będzie miał dużo przemyśleń, jeśli nie wygra tej walki, bo dzieliło go naprawdę niedużo, żeby tą dominację zaznaczyć. Jeśli by te zapasy mu weszły i ta jedna i druga akcja skończyłaby się jednak dominacją z góry, to, tak, to być może inaczej byśmy rozmawiali o potencjalnym wyniku. No myślę, że walka była na tyle bliska, że jeżeli ta utrata punktu za chwytanie się szranek może być tutaj kluczowa. Na pewno wszystko się wyjaśni, gdy zobaczymy już dokładnie rozpiskę sędziowską. Po trzech rundach pojedynku zwycięzcą tej walki poprzez decyzję sędziowską zostaje Mariusz Chupacabra! Bardziej lepiej ci leżała ta walka teraz niż ta pierwsza wasza walka? Tak, zdecydowanie, bo też mają po prostu drugą wszystko mi dojeje. Chyba dalej nie wysiadłem. Ale udało się, tak? Daliśmy radę. Miałem też kryzys, jeżeli chodzi o walki rycerskie. Chciałem sprzedać zbroję, zrezygnować z tego, odłożyć gdzieś na kąt, zająć się innymi rzeczami. Ale summarum summarum jestem tutaj, walczę dla was, zwłaszcza dla mojej żony, która jeszcze do niedawna była moim trenerem, ale z uwagi na to, że dużo ją to kosztowało, ogólnie moje treningi, moje walki rycerskie, wyjazdy na turnieje, życie rodzinne na tym trochę ucierpiało. Mam nadzieję, że wróci do roli trenera, jest najlepszym trenerem, jakiego mógłbym sobie wymarzyć, bo personalnie jej zależy na mnie. Więc trzymajcie gorąco kciuki, żeby Anka, mój trener, wróciła w mój narożnik już na stałe jako taki mój trener osobisty, personalny, który najlepiej umie dostosować plan treningowy do tego, co mam zrobić, czyli wygrać. Proszę państwa, czy jest ktoś, kto chciałby Anię przekonać do tego, żeby pomogła Mariuszowi? Dziękuję bardzo. Chodź Aniuś do nas, chodź! Ja mam do ciebie, Ania, takie pytanie, wiesz, bo ja rozumiem, ja wiem, że to wszystko jest trudne i że ciężko jest to czasami poukładać, ale takie chwile, jak ta, gdzie on wznosi tą rękę do góry, są tego trochę warte? Trochę są. Trochę? Krzyczałam przez 3 rundy, a przy ogłoszeniu werdyktu to po prostu uciekłam i mi łzy zaczęły lecieć, nie? Słuchajcie, gratuluję wam wszystkiego dobrego i trzymamy za was kciuki, żebyście nadal byli z nami. Ja przepraszam państwa, ale mnie się samemu głos łamie, bo to jest część mojej drużyny, więc też tak emocjonalnie do tego podchodzę. Wielkie gratulacje. Chupacabra, proszę państwa. Chodź, Boguś, do mnie. Masz myślenia odnośnie tego, czego dzisiaj zabrakło? No na pewno zabrakło lepszego przygotowania, bo
No teraz się tym razem Szymańkowi, tym razem udało się, Maniek teraz tym razem wygrał. Czego mi zabrakło, no to chyba głównie jakieś przygotowania tej kondycji i na pewno więcej treningów. No to jest dość zabawne, bo Bogdan jest 10 lat młodszy od Mariusza, ale doświadczenie w tego typu walkach ma dużo większe, więc wymagamy od niego więcej. No na pewno świadectwem tego było to łapanie za szranki, to jest taki typowy chwyt, który się wykorzystuje raczej w walkach grupowych i no nie zawsze doświadczenie jest tym, co nie jest kluczem do sukcesu. Więc. Tak, tutaj te punkty odebrane za złapanie szranek na pewno zaważyły na wyniku. Bogdan, no życzymy Ci wszystkiego dobrego i czekamy na następne Twoje pojedynki. Dziękuję bardzo. Następnym razem lepiej się przygotuję, Maniuś. I pozdrawiamy również ojca Bogdana, który nas obserwuje na streamie. Mariusz Czubak w znakomitym stylu pokonał Bogdana Raczyńskiego, wyrównał swój rekord i no, podziękował swojemu trenerowi osobistemu, swojej żonie i cały team Chupacabras, czyli jego rodzina, no to jest jego największa, największa siła. Drugie starcie, PWF6 Battle of Europe. To pojedynek między specjalistami w formule pojedynkowej. Zmierzy się złoty i brązowy medalista Mistrzostw Świata IMCF, International Medieval Championship Fighting. Do szranek wzywa jeden z najbardziej dynamicznych wojowników w Polsce. Czołowy szermierz, pochodzący z Warszawy, reprezentujący centrum dawnych sztuk walki. Przed Państwem Piotr Minta! Przeciwnikiem będzie mistrz świata w formule pojedynkowej, a równocześnie numer 5 rankingu kategorii lekkiej Federacji PWR. Zawodnik SAEA Paris, Antoine Bernard. Walka wieczoru i pierwsza walka polsko-francuska. Antoine Bernal, bardzo doświadczony zawodnik, tak samo zresztą jak i Piotr Midak. Są naprawdę podobni do siebie, zbliżeni. Szanowni Państwo, sponsorem tego pojedynku jest Grill Bar Valhalla, znajdujący się na ulicy Msiwoja 3 w Gdyni, gdzie zapraszamy również na oficjalne after party. W narożniku czerwonym 37-letni, ważący 74 kg, mierzący 180 cm wzrostu, charakteryzujący się profesjonalnym rekordem 8 zwycięstw i tylko 2 porażki, reprezentujący klub SAEA miasta Paris, Antoine Paul Bernard. A jego przeciwnikiem w
na nożniku niebieskim będzie 34-latek, ważący 75 kg, mierzący 176 cm wzrostu, charakteryzujący się rekordem 5 zwycięstw, 5 porażek, reprezentujący Centrum Dawnych Sztuk Walk i miasto Warszawa, Piotr Mica! Mitak versus Bernal to też może być jedna z ciekawszych walk dzisiejszego wieczoru. No, obaj panowie znakomicie władający mieczem. Złoty i brązowy medalista, mistrzostw świata. Dzisiaj się spotykają w formule pełnokontaktowej. Czat dzisiejszego streamu absolutnie oszalał. Mamy bardzo dużo widzów z Francji, którzy bardzo jasno udzielają poparcia i kibicują Antoanowi. Czat oszalał na punkcie bagietek, ale trzeba też zauważyć, że ale mocne odparcie od razu. Nie dali mi dokończyć zdania, dobrze, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, co się dzieje w szrankach. Piotr mi tak jak ładnie lata dookoła, troszeczkę przypomina mi tutaj teraz ciebie, jeśli chodzi o jego ruchy. Ciebie, dentystku, oczywiście. Tak, tak. Obaj panowie mają również bardzo mocny rekord zawodników na koncie. Piotr Mitak znany jest z tego, że nie bierze łatwych walk i on tak naprawdę stosunkowo niedawno zaczął walki pełnokontaktowe jeszcze krócej, ale widzimy, że radzi sobie absolutnie świetnie. Obaj panowie bardzo dynamicznie rozpoczęli tą walkę. Bardzo mocne ciosy dochodzą, a to tylko waga lekka. Ale panowie wiedzą, jak posługiwać się zarówno ręką z mieczem, jak i ręką z tarczą. Antoine Bernal jest jednym z najlepszych zawodników tej wagi we Francji i w Europie. No to jest numer 2 we Francji. Nie jest to jego pierwsza wizyta w Polsce. Miał już swój debiut w Federacji PWR w 2023 roku w Koronowie, gdzie wtedy po bardzo wyrównanej walce uległ mojemu drużynowemu koledze Mateuszowi Wojtackiemu, co było wtedy nie lada sensacją. O, Piotr Mitak teraz z ciekawym kopnięciem na kolano. Panowie dynamicznie rozpoczęli, ale teraz trochę podsumowują, ile każdy już ma na koncie tych punktów, jaka jest różnica między nimi i który w jaki sposób chce kontynuować dalej tę walkę. To też daje im czas na oddech. Piotrek dosyć ładnie punktuje, nie wiem jak to widać na streamie, ale tutaj z mojego stoliczka widzę, on naprawdę zadaje bardzo dużo tych ciosów na udo swojego francuskiego przeciwnika. No, jeżeli te wszystkie ciosy będą wypunktowane, no to Piotr tutaj teraz tą pierwszą rundę ładnie otworzy. Mitak teraz ryzykuje obalenie, ale on nie chce się bawić w zapasy, on każdą sytuację zapaśniczą tutaj punktuje Bernala tymi ciosami na nogę. On chce zdeprymować swojego przeciwnika tą myślą, że cały czas traci punkty, bo oczywiście dobre obalenie i ta dominacja zapewniłaby bardzo dużo punktów, ale w drodze do tego tracić tyle punktów czasami na nogę, no też jest bardzo niekorzystne. Dużo tych punktów wpadło na konto Mitaga, no ale tak naprawdę obaj nie odpuszczali. Ciekawe, co sędziowie na to? Zakończył tą rundę Piotr za to w dosyć niekomfortowej takiej postawie. Miał głowę jakby pod pachą swojego przeciwnika. To jest to takie delikatne podduszanie. No tutaj zakończenie tej pierwszej rundy rychło w czas przyszło dla Piotra.
Tak, nawet jeśli Bernal nie obalił, to taka dominacja i kontrola w stójce za tą głowę i właśnie to takie podduszanie, ta taka częściowa gilotyna, no to jest cholernie męczące właśnie dla przeciwnika i jeśli on tym pracował już w pierwszej rundzie, no to będzie ściągał tej wytrzymałości Mitagowi. Zobaczymy, ile pary zostanie na drugą i trzecią rundę. Tutaj spodziewamy się, że jednak do końca panowie będą walczyć i nie skończą przed czasem, więc też pytanie, jak będą dysponować siłami. Pytanie, czy któryś stworzy taki moment przełamania? Nie wiem dokładnie, jak wyglądają płaty Piotra, ale czasami w takiej gilotynie właśnie te płaty potrafią uwierać tutaj w grydykę, zadawać naprawdę sporo bólu. Widziałem nieraz, jak zawodnicy po takiej gilotynce po prostu siadali, ponieważ ich własne blachy kaleczyły im szyję. Tutaj tego miejsce nie miało, ponieważ Piotr wyszedł bardzo rzeźki do tej drugiej rundy. Chyba ta przerwa była dla niego wystarczająca. Troszeczkę przy zbliżeniu do klinczu widzę, Piotr oddaje tą głowę, natomiast Bernal jeszcze tego nie wykorzystał. Panowie punktują się typowo, rasowo, fechtunkowo. Tak, oba jednak mają zdecydowanie mistrzostwo we władaniu mieczem, ale to mi tak, mimo że jest brązowym medalistą, to on jednak częściej trafia mieczem. Teraz, co prawda, Bernal odrobił kilka punktów, czasami na nogi. Zapędza Mitaga do narożnika, kilka mocnych ciosów. Pytanie, czy będzie wchodził właśnie w te zapasy. Ale Mitag też świadomie odwrócił tą sytuację, żeby nie dać się tam zamknąć. Uciekł z tego narożnika, tak, i jeszcze na wstecznym biegu potrafił wyrwać, urwać troszeczkę punktów. O, ale mocno zwolnili obaj panowie. No, ta dynamika otwarć i krunt jest dosyć intensywna. Więc siłą rzeczy panowie będą troszeczkę zwalniać. Tak jak wspomniałeś, na razie tego przełamania nie widać, tak? Że panowie punktują się na podobnej płaszczyźnie. Nikt tutaj jeszcze nie próbował na razie jakby zdecydowanie zaskoczyć swojego przeciwnika. Mamy trochę sytuację podobną do pierwszej walki Raczyńskiego z Czubakiem, gdzie też jeden zadawał trochę więcej ciosów mieczem, drugi zadawał tych ciosów trochę mocniej tarczą, ale też dążył do zapasów i na koniec zobaczmy, że bez takiego momentu przełamania, bez jakiejś bardzo dominującej akcji, to ten wolumen ciosów, ta liczba celnych trafień była decydująca i wydaje mi się, że Mitag już o tym wie i stara się utrzymać właśnie tą walkę na wymiany. Wagowo panowie są do siebie zbliżeni, jednak Bernal jest wyższy, ponieważ mierzy 180 cm. I tutaj ten jego wzrost pozwala mu troszeczkę fizycznie zdominować momentami Piotra. Ponownie Bernal przechwycił głowę Mitaga. Mitag tam punktuje tą nogę. To nie są mocne ciosy. Pytanie, co z tym zrobi Bernal? Czy będzie dążył do tego obalenia? Bardzo niekomfortowa teraz sytuacja. Bernal próbuje ściągnąć Ale Piotra. Podniósł Mitag, nie dał sobie wyrwać tego obalenia i tak naprawdę wszystko dalej w ramach wymian szermierczych zostaje. Podobnie jak na zakończenie rundy pierwszej, Antoine Bernal złapał Piotra i właśnie chciał go obalić poprzez po prostu ściągnięcie go do ziemi. Po raz drugi mu się to nie udało. Nie wiem, dlaczego próbuje tego dopiero na koniec rundy. Może gdyby spróbował na początku, mógłby troszeczkę Piotra zdeprymować. Ale obiektywnie oczywiście tego nie życzymy. Piotr Mitag jest zawodnikiem bardzo aktywnym, on nie walczy tylko na PWR-ach. Jest to twarz, którą można zobaczyć na wielu polskich turniejach rycerskich, tych bardziej klasycznych. Generalnie nie zamyka on się w obrębie swojego województwa mazowieckiego. Można go bardzo często spotkać również na południu Polski. Na Warmii i Mazurach go można spotkać.
Mam wrażenie, że całe swoje lato, każdy weekend spędza na walkach. To doświadczenie ściągnięte z tradycyjnych turniejów rycerskich jest u niego bardzo widoczne. Jest u niego bardzo widoczne, tylko to walkach. Prezentuje on dosyć klasyczny styl walki. Nawet te rantowania, które są tutaj oczywiście jak najbardziej dozwolone i punktowane, nie wyprowadza Piotr Mitak ich zbyt wiele. On ich nie wyprowadza zbyt wiele, ale wyprowadza je w bardzo dobrym momencie. Jego uderzenia tarczą przede wszystkim mają zatrzymywać Bernala i widzimy, że nawet teraz zmienił tą tarczę na trochę mniejszą, taką, która ma skuteczniej docierać do głowy, do hełmu właśnie swojego przeciwnika. Widzimy teraz, że to Mitak zaczął bardzo aktywnie początek i tą trzecią odsłonę rozpoczął całą serią ciosów w nogę. Złączyli się panowie w uścisku, w takim rycerskim tańcu. Bernal próbuje teraz takich ciosów z główki, natomiast z doświadczenia wiem, że ciosy te ani nie deprymują, ani nie są zbytnio punktowane. I teraz próba obalenia. Coraz bliżej obalenia podczas tej walki. Ma już Mitaka w pełni zgiętego całym ciężarem ciała, próbuje go docisnąć. Ma całe dwie minuty na zmianę tej dynamiki, ponieważ to Mitak coraz częściej trafia swojego przeciwnika. No mocno go teraz dociska, naprawdę nie chciałby być w skórze ani zbroi Piotra Mitaka w tej chwili, ale wyszedł z tego, proszę, wyszedł ładnie. Do góry, wybronił to obalenie tam w pełnym zgięciu, zainkasował kilka kolan na głowę, ale zdecydowanie ważniejsza była ta obrona obalenia. Po raz kolejny oddał tą głowę. Ależ drastyczna końcówka tej trzeciej rundy. Panowie już używają wszystkiego ze swojego wachlarza technik. Tutaj już idą pięści, jak to mówi klasyk, będą decydowały pięści, będą decydowały nogi. Znakomicie, cios za cios. Bernal wie, że jeśli nie zrobi czegoś naprawdę spektakularnego, to przegrywa tą walkę, bo Mitak może nie bije najmocniej, ale on bije cały czas i praktycznie wszystkie jego ciosy dochodzą celu. No i jakby Bernal się teraz usłyszał. Ale teraz mocne uderzenie pięścią. Ależ tutaj jest wrzawa. Mitak na szrankach zaczyna się lekko słaniać. Zero obrony, tylko już ciosy. O, panowie, cóż to jest za walka? Stoją na środku, po prostu okładają się już teraz bez jakiejkolwiek defensywy. Ale nam sala ruszyła. O, Bernal teraz ładne kolanka. 4, 3, 2, 1, emocje, panowie, na koniec, na sam koniec wymienili ciosy głową, nic nie zostawili w rezerwie, wszystkie siły absolutnie wykorzystane na to widowisko. Mocna końcówka, mocno zaakcentowana końcówka. Takimi walkami właśnie zdobywa się przyszłe kontrakty na tego typu galach. Już nieznacznie, niezależnie od końcowego werdyktu, zawodnicy, którzy dają takie walki, zawsze będą in high demand, zawsze będą zapraszani na tego typu gale, bo to się po prostu dobrze ogląda. Zdecydowanie publiczność docenia to widowisko i to, co z siebie dali, a dali naprawdę no wszystko, co mieli. Obaj panowie nastawili się na bardzo trudną walkę, mocno techniczną. No Mitak trenuje w Centrum Dawnych Sztuk Walk w Warszawie, tam trenują znakomici zawodnicy, tam trenuje też Mariusz Czubak, bardzo podobnym stylem w sumie wychodzili, bardzo dużo tych technik młyńcowych, ten miecz cały czas u nich pracował i wydaje mi się, że to był właśnie klucz do sukcesu obu panów. Delikatna tutaj pomoc przedmedyczna będzie
potrzebna w kierunku Antoine Bernal. Panowie natomiast... się absolutnie nie oszczędzali, no i widać, że wszystkie ciosy dochodziły mocno, natomiast zobaczmy, że te zbroje naprawdę dobrze chronią. Jeśli po tylu bombach wprost na hełm spadła jedna kropla krwi, no to jednak zbroja robi robotę. Tak, no zbroja ta powstrzymała styl walki pijanego mistrza, bo rzeczywiście tak mogła trochę ta końcówka wyglądać, to był, no... Panowie dali siebie absolutnie wszystko, nawet tutaj plasterek na nosie się pojawił. Decyzją sędziowską wygrywa Piotr Mitag! Jakże ważne zwycięstwo dla Piotra Mitaga. Z Antoine Bernalem to jest absolutna topka w tym momencie światowa. Piotr Mitag, dla niego cenne zwycięstwo, odrabia tutaj swój rekord, bardzo cenny łup, wraca do rankingu, wraca do pewnie pierwszej piątki i może spokojnie myśleć o dalszych, bardzo ekscytujących walkach. Na pewno też się cieszy Robert Szatecki, że jego dwóch wychowanków jeden po drugim zapewnili tak wspaniałe walki, ale też tak bardzo cenne zwycięstwa. Oglądam Piotra już od jakiegoś czasu, miałem już przyjemność komentować kilka jego walk. Z każdą następną... Nie, wcześniej mówiłem, że jest to zawodnik, który się rozwija. Teraz już ewidentnie jest to zawodnik taki kompletny, po którym wiemy już, czego się można spodziewać. No i w tej walce tutaj bardzo z trudnym przeciwnikiem, no jakby mistrz świata Federacji MCF, tak? Już wystarczająco załapałeś powietrze w czasie walki, teraz musisz je wypuścić. Piotr, ja się, słuchaj, nie spodziewałem tego, że ty pójdziesz z nim w ten klincz i pójdziesz z nim na tą wymianę ciosów. Ja się spodziewałem, że ty będziesz pracował dystansem, uciekał z tego i punktował. A ty zdecydowałeś się na pójście na wymianę i tą wymianę wygrałeś. Znaczy, taki był plan. Ale muszę przyznać, że w tym dystansie poczułem, że ta przewaga nie jest wystarczająco wyraźna. I już muszę trochę zmienić plan, przejąć trochę inicjatywę. I czy to wyszło, to miałem mieszane uczucia. Bo jak mnie tam złapał, przycisnął do ziemi, to... Modliłem się tylko o koniec rundy. Ja jestem, słuchaj, przyzwyczajony do tego, że ty jesteś zawodnikiem zdobywającym punkty, a ty z każdej walki na walkę coraz więcej próbujesz tych zapasów pokazać. Czy ty w końcu chcesz się zmienić w takiego grapplera? Będziesz obalał, rzucał tymi ludźmi? No, może nie. Bardziej staram się przekształcić takiego fightera, który jest, no, ogólnie przygotowany i rozwinięty, właśnie nie być tylko takim, tylko jedną kartę mieć w rękawie i tyle. Chcę być przygotowany na każdą sytuację. Czyli dominacja w każdej płaszczyźnie to jest twój cel. Zgadza się. No i tego ci życzymy. Wielkie gratulacje wygranej i czekamy na następne twoje walki. No, serducho do walki przeogromne. Antoine Bernal chyba odczuł trudy tej walki tak dotkliwie, że nie wyszedł już do wywiadu. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na trzecią walkę gali PWR 6 Battle of Europe. Jest to najcięższe zestawienie, które kiedykolwiek udało nam się zestawić na karcie walk. Szanowni Państwo, do szrank wywołuję debiutanta w Federacji PWR, reprezentanta Montpellier, nadzieje francuskiej wagi ciężkiej, przed Państwem Damien van den Broek! Piotr Mitag w znakomitym stylu kończy drugi pojedynek dzisiejszego wieczoru, ale zarazem wygrywa pierwszą walkę w tym polsko-francuskim starciu. Następna walka Van der Broek kontra
Hightower, Głowacki. Tak jak już słyszeliśmy, absolutnie najcięższe zestawienie w dotychczasowej historii PWR. Emil van der Broek reprezentujący Montpellier, Francja, a Michał Głowacki reprezentujący ciut ładniejsze wizualnie miasteczko Bydgoszcz, Polska. A jego przeciwnikiem będzie reprezentant Bractwa Jasznic oraz klubu Legenda Północy, człowiek gigant numer 3 kategorii ciężkiej, Michał Głowacki! Studzianki w ogniu, my cztery pancerni i sześć. Ryzyko wciąż grozi w nas krew. Z ekipą gotowi na śmierć. Efekt motyla, przeznaczenia, droga, gdzie spadają głowy jak Michał Głowacki, ostatnią walkę w Koronowie na PWR 5. Zakończył poprzez knockout w drugiej rundzie. Dzisiaj powiedział, że szykuje się raczej na pełne starcie. Jest na to gotowy. Wiemy, że on ma tą siłę, potrafi absolutnie zdominować swojego przeciwnika. No i słyszymy, numer 3 kategorii ciężkiej, więc on też już ma na swoim celowniku pewnie numer 2, no i numer 1, bo Bogumiła Masliczaka, ale na jego drodze najpierw gigant z Francji. Sponsorem walki jest producent uzbrojenia do walk rycerskich Armor Workshop, Paweł Kozak. A przed Państwem 23-latek, ważący 128 kg, mierzący 183 cm wzrostu, posiadający rekord 1 zwycięstwo i 0 porażek. Miasto Montpellier! Przed Państwem Damien Gusto van der Broek! A jego oponentem będzie 33-latek, ważący 125 kg, imponujący wzrost 197 cm. 3 wygrane, w tym 2 nokauty, tylko 1 porażka. Bractwo Jasznic oraz klub Legenda Północy, reprezentujący miasto Bydgoszcz, Michał Hightower Głowacki! Michał jak zwykle jest tutaj wspierany przez swoją rodzinę. Jego żona zawsze obecna wraz z córką, ale tym razem pojawiło się w rodzinie jeszcze jeden niemowlaczek i są tutaj już teraz w komplecie, są tutaj w czwórkę. Michała początki jeszcze w Legendzie Północy podczas treningu w Toruniu miałem przyjemność oglądać osobiście. To jak ten człowiek się rozwinął jako zawodnik walk rycerskich, to jest no ewenement na taką skalę europejską, ponieważ jest to bardzo, bardzo świeży zawodnik, ale jego warunki fizyczne, on jest takim rasowym wielkoludem. Spójrzcie, Damien van den Broek też jest duży, 128 kg, 183 cm, ale no Michał Głowacki to jest 125 kg przy prawie 2 metrach wzrostu. No naprawdę bardzo duży, silny zawodnik o bardzo ciepłym takim serduszku i bardzo sympatycznym przysposobieniu. Mocne rozpoczęcie, Francuz zdecydowanie w natarciu. Ale Francuz z puklerzem wyszedł do tej walki i widać używa go częściej niż tasaka. Tak, zobaczcie Państwo, że absolutnie najwięksi zawodnicy, ale oszczędzili sobie tych tarcz, jednak skupiają się na ofensywie. Damien, mimo że, tak jak wspomniałem, też jest człowiekiem wysokim, 183 cm wzrostu, no przy Michale wygląda... O, jest obalenie! Czyste obalenie! Michał teraz... Zaczekał, żeby swojego przeciwnika ustawić. Ale się kopnięcia! Dajesz, Michał, pokaż dominację. No, brawo teraz dla Damiena van den Broek, że on to wstał po tak czystym rzucie.
Ależ Głowacki znakomicie, szybciutko wykonał obalenie i nie szedł za tym rzutem, tylko poczekał, żeby jego przeciwnik nie wciągnął go do tego parteru, nie związał go, on sobie ustawił swojego przeciwnika, zadał kilka naprawdę mocnych kolan, a w tej wadze to jednak waży dużo. Teraz Damian van der Broeke stara się odrobić te punkty również technikami zapaśniczymi. Oj, otworzyła się klapa Michałowi. Oj, bardzo niebezpieczna sytuacja. Tutaj każde uszkodzenie sprzętu to są jednak ujemne punkty, więc to też będzie wadzić Głowackiemu. Te punkty, które mógł zarobić w tej wymianie zapaśniczej, właśnie je traci poprzez awarię sprzętu. Widzimy natomiast, że Damian w ogóle się nie zdeprymował tą pierwszą akcją zapaśniczą i dalej bardzo mocno lub nawet mocniej napiera na Hightowera. Napiera na niego bardzo mocno, spycha go cały czas pod szanki, no i tam wtedy on wykorzystuje ten swój puklerz, tak? Malutki puklerzyk, którym on rzeczywiście może punktować. On tym puklerzem jest w stanie przecież zadać zarówno ciosy na głowę, ciosy na brzuch, na biodro. No i one rzeczywiście na otwarciu tej rundy tam wchodziły dosyć często. No natomiast jednak Michał, no ten czyściutkie obalenie w takiej kategorii wagowej zatrzęsło się podłoże tutaj na hali YMCA w Gdyni. Tak, ale widzimy pewien trend w wadze ciężkiej, jeśli chodzi o walkę właśnie z puklerzem, czyli najwyższa kategoria wagowa, najciężsi gościa, najmniejsze tarcze. No przecież numer jeden, Bohumil Masniczak też walczy z puklerzem, też, bardzo tak. Charakterystycznym zresztą. Natomiast z trójząbem ukraińskim. Dokładnie. Numer dwa, Zakrzyczkowski również próbuje walki puklerzem. Zwierzak, który walczył w kategorii superciężkiej, również próbował walki puklerzem. Jednak widzą panowie, że zapasy są najskuteczniejszą bronią w tej kategorii i chcą, żeby ta mała tarcza ułatwiała im te techniki. Tak, zbyt duża tarcza rzeczywiście może przeszkadzać, zwłaszcza przy takich gabarytach. Natomiast Michał używa bardzo klasycznej tarczy tutaj w barwach jaśnic charakterystycznych. Typowy taki punch shield, używa go bardziej chyba do dystansowania swojego przeciwnika. Dokładnie, zobacz jaką posturę, jaką ramę ma Hightower. Zdecydowanie na korzyść działa mu taka tarcza, bo on trzyma tego przeciwnika w swoim zasięgu, ale nie pozwala mu podejść zbyt blisko. Dokładnie, to jest dla niego bezpieczny zasięg. Michał teraz zalega na swoim przeciwniku swoją wagą. Widziałem tam jakieś próby wykopnięcia czy też podstawienia nogi. O, teraz widzicie, ta większa tarcza Michałowi w takim klinczu nie jest dla niego zbyt dobra. Natomiast Damian tym puklerzem też nie wydaje się teraz, żeby zadawał zbyt mocne ciosy punktowane. Raczej panowie się troszeczkę tam skleszczyli. Jakaś taka praca klasyczna przy szrankach, próba podstawienia nogi, czy też wykopnięcie nogi na taki rozstaw. Koniec rundy pierwszej. Runda jak na tą kategorię wagową bardzo dynamiczna, dużo się w niej działo. Życzę sobie, nam wszystkim, aby panowie tą dynamikę utrzymali. Tak, zdecydowanie ta kombinacja zapaśnicza pokazuje, że to nie są takie typowe czołgi, które zalegają na sobie, próbują samą wagą swojego przeciwnika obalić. Faktycznie dynamika tych akcji pokazuje, że panowie wiedzą, co robią. Ćwiczą na pewno te zapasy i mają w tym doświadczenie. Widać po obu stronach, że oni bardzo świadomie dążą do tej dominacji w zapasach i tych obaleń. Ta awaria sprzętu Hightowera, myślę, że to jest coś, co wyrównuje troszeczkę kwestię pierwszej rundy. No ale nie zapominajmy, jeszcze dwie rundy to zmęczenie będzie dawało w kości. Wtedy będzie pokazywać wtedy się trochę bardziej ta różnica. Kondycyjne poszczególnych zawodników. Rozmawiałem przed walką z Michałem, jak właśnie wygląda jego przygotowanie kondycyjne i w ogóle do tej walki, biorąc uwagę oczywiście na pojawienie się nowego członka rodziny. No to powiedział, że nawet potrafi rano o 5 wstać, aby zrobić trening.
Michał Głowacki, jeśli chodzi o jego takie umiejętności typowo fechtunkowe, nie są one na zbyt wysokim poziomie, ale biorąc pod uwagę jego krótki staż, jest to jak najbardziej normalne. Natomiast robi tym mieczem. Robi oczywiście tym mieczem, nie unika tego. Oczywiście i uderza poprawnie, to nie są może finezyjne techniki, nie to co widzieliśmy w pojedynku Mitaga z Bernalem, natomiast on tą technikę szermierczą już pojął i tak naprawdę przez to, że to są te pełnokontaktowe walki rycerskie, oferujące wiele możliwości prowadzenia walki, on wykorzystuje to, w czym jest dobry, tą swoją pozycję, ten dystans, ale też zapasy i po prostu siłę ciosu, którą potrafi absolutnie zdominować przeciwnika. Aczkolwiek wybrał... Oj, ależ teraz! Van der Broek! Damien Van der Broek na górze. Michał teraz tam próbuje nogą go troszeczkę przyciągnąć do siebie. Natomiast ten mały puklerz jest teraz dla Francuza jak najbardziej przydatny. Głowacki tutaj świadomie też z parteru starał się dystansować swojego przeciwnika. Chociaż Damien Van der Broek obalił, to nie wiem, czy to była w pełni dominująca pozycja. Zdecydowanie świetnie wykorzystał to obalenie. Zadał kilka ciosów. Pytanie, kto policzył sędziowie? Ależ teraz przepotężne uderzenie Głowackiego. Prawie, że Superman. Mocne kolano w splot słoneczny. Tutaj nawet najlepszy pancerz może nie zdać egzaminu. A kolana niebezpiecznie w okolicy niedozwolonej. Ale jego przeciwnik w ogóle się tym nie przejął. Zobaczcie Państwo, że dalej on napiera, stara się obracać ten clinch. Pracuje tym puklerzem, to są krótkie ciosy. Pytanie, czy to robi wrażenie na sędziach, no bo jednak te mocne ciosy z dystansu zdecydowanie lepiej widać. Natomiast Damien dalej jest w grze. Damien ładnie na początku tej akcji natarł na Michała, natomiast Michał w fajny sposób obkręcił go, obrócił to, wykorzystał jego impet i swojego przeciwnika zamknął w narożniku. Ależ teraz mocne obalenie! Damien Van der Broek, pełna dominacja z góry, mocne ciosy tym puklerzem. No teraz on może w pełni wykorzystać zarówno te ciosy właśnie tarczą, jak i oj, też, to były bardzo, bardzo mocne. Tam było naciskanie na klatkę piersiową przy tej wadze. Tak zazwyczaj kończą się właśnie pojedynki wagi ciężkiej nokautami. No Michał ma tutaj problem z wstaniem. Zobaczcie Państwo, Hightower dalej się nie podnosi. Czy to jest koniec? Damien Van der Broek przez knockout. Tak jak Hightower wygrał swoją poprzednią walkę, tak teraz Damien sam ustrzelił swojego przeciwnika. Zdecydowanie dynamiczna, bardzo ofensywna akcja, zapaśnicza, obalenie, kontrola z góry, zaznaczenie tej właśnie pozycji kolano-brzuch, bardzo mocne ciosy tarczą na głowę i wykończenie uderzeniami kolanem na splot. Ciężki knockout, ale równie silne zwycięstwo, ważne dla Francuzów, bo tego dzisiejszego wieczora jest 1-1. Na poprzedniej gali tutaj w YMCA PWR4 właśnie w podobny sposób Bogumił Maśnicak znokautował Łukasza Zwierzaka Wojciechowskiego. Właśnie waga ciężka niesie za sobą to niebezpieczeństwo, obalenie, a następnie naciskanie na żebra, na klatkę piersiową. Zawodnicy mają na sobie płaty, które jednak nie przyjmują tego ciężaru zbyt dobrze. No i tutaj zawsze idzie ryzyko, że ta walka może tak się skończyć, jak właśnie skończyła się teraz. Knockout techniczny wygrywa Damien Gusto! Van der Broek w swojej debiutanckiej walce w Federacji PWR eliminuje i to w znakomitym stylu numer 3 Michała Hightowera Głowackiego, bo to stawia go w nie
niezłym świetle, jeśli chodzi o dalsze walki i pojawianie się tutaj w Polsce. Zdecydowanie dobra reakcja polskiej publiczności na jego widowisko. Złapać oddech, bo zawsze dobrze ogląda się takie nokauty. Widzieli Państwo. Damian, did you expect it that you will win this fight by grappling, by ground and pound? In the beginning, when I was preparing the fight, no. Because I know he's very tall, so a very complex game. But Kyo come along very slowly in the fight. So it was not the plan, it just happened? No, not the plan. I was planning to spike sparring a little bit more, keep distance, but with a big guy like him, it's hard to keep it up. So the plan was to go inside and try to do damage from close distance. I hope it's not your last fight in our federation. In the week before? Yeah, it was the same. I was preparing a very tough fight, and it was won. And Adam, who is a great fighter for a great team of friends, he ran out of gas, so I took my chance to knock him down too. Congratulations, and we want to see more of your fights. No, pojawiły się łzy tutaj na trybunach. Like po tym nokaucie na Michale Głowackim. Because I know a lot of people are looking the live here. So thank you very much, French, and thank you very much, Poland, to great us in your country. And we have one more prize for you. One more prize for you, Damian. From the organizers and from the sponsor of this fight, Pavlo Kozak, the main prize. Congratulations. Damian van der Broek, proszę Państwa, bardzo dobry debiut. No lepszego debiutu chyba nie mógł sobie wyobrazić. Jak tam udało się odzyskać oddech? Tak, już teraz tak. Byłem przygotowany na to, że Damian jest bardzo mocno przygotowany grapplingowo, zapaśniczo. Udało się, że tak powiem, odciąć mi przez chwilę dopływ tlenu. To, co ja zrobiłem w ostatniej walce z Jankiem Sismajerem, to się udało dzisiaj jemu. Taki jest sport. Ten sport. Jest piękny ten sport. No i może teraz chciałbym podziękować, bo od tego najważniej trzeba zacząć. Chciałem podziękować moim trzem wspaniałym kobietom, żonie Asi, córce Agacie i najmłodszej córeczce Oliwii, z którą, że tak powiem, przygotowywałem się od momentu jej narodzin. Czasami było łatwo, czasami było ciężko. Dzisiaj nie wyszło. Wracamy dalej do treningu. I tyle. Jeszcze jedno na koniec podziękowanie. Chciałem podziękować kolegom, znajomym, z którymi trenowałem, z zastępu rydzewskiego Jasznic. Szczególnie tutaj chciałem podkreślić ciężką pracę, którą wykonał Karol Tobolski, przygotowując mnie przez ostatnią zimę pod kątem technicznym, taktycznym i mentalnym. Może było to widać dzisiaj, może nie. Coś, ja ze swojej walki chyba jestem zadowolony, oczywiście poza nokautem. No i tyle. Ale rozumiem, że to nie jest jakieś tam pożegnanie, tylko pozwolisz mu jeszcze trochę się z nami pobić, tak? Po zakończeniu? Nie, to na pewno nie jest pożegnanie. Chciałem po prostu podziękować im, bo te 4 miesiące były wymagające, że tak powiem, pod kątem organizacji życia i przygotowania się tutaj. Może było za mało tego czasu poświęconego, ale niestety pewnych rzeczy się nie przeskoczy. I jeszcze taką refleksję na koniec chciałbym dodać. 2 lata temu, niecałe, podczas gali PWR1 byłem tutaj jako widz. I pomyślałem, a może warto spróbować pobić się, dostać parę razy po gębie. Jak widzicie, w chwili obecnej mam przyjemność walczyć wśród najlepszych zawodników Europy. Jeśli tutaj na sali jest jakiś chłopak
bądź dziewczyna, które chcą zacząć się bawić, próbujcie, świat należy do was. Czyli proszę państwa, za 2 lata można już tutaj w szlankach walczyć. Wielkie gratulacje, Michał. Dzisiaj się nie udało, ale czekamy na następne twoje walki. Proszę państwa, ja teraz chciałbym zaprosić państwa na dosłownie 10 minutek przerwy. W czasie tej przerwy polecam sprawdzić, co tam dla nas przygotowało mobilne stanowisko ogniem i piecem, które znajduje się u góry. A ja zapraszam za 10 minut na dalszą część naszej gali PWR6 Battle of Europe. Trzy pojedynki za nami, kategoria średnia, kategoria lekka, kategoria najcięższa możliwa. No cóż, zaskoczeni? Myślę, że tylko pozytywnie, absolutne bomby. Na pewno nie spodziewaliśmy się aż takiego mocnego otwarcia, czyli Bogdan Raczyński, Mariusz Czubak, bardzo ładna frontunkowo walka, tak jak mówiliśmy. Nawet jeżeli ktoś ogląda te walki po raz pierwszy, czy to na naszym streamie na YouTubie, czy tutaj na żywo, fajne to dało takie wprowadzenie do tych walk, jak one powinny wyglądać. Dokładnie tak. I to też był ich rewanż z Liwu z poprzedniego roku, gdzie w bardzo podobny sposób, bo też niewielką przewagą wygrał wtedy Bogdan Raczyński. Teraz zwycięża Mariusz Czubak. Panowie mają 1-1. Panowie walczą w ogóle w tym samym klubie, więc dla nich to jest poniekąd bratobójcza walka, ale no trenują w różnych miejscach. Trenują z różnymi trenerami. Jeden trenuje z Robertem Szateckim, drugi trenuje z Andrzejem Studenckim. No wspaniali mentorzy. Wspaniali trenerzy. Różnica w jakby podejściu, no nie wiem, czy była widoczna, ponieważ obie szkoły cechuje bardzo takie rygorystyczne, zresztą ty sam to wiesz najlepiej, bo też na tym wiesz, rygorystyczne podejście przygotowania fizycznego. No i ta technika, jeszcze raz technika, miecz, tarcza, no bardzo fajna walka. Druga waleczka, którą oglądaliśmy, Antua Bernal, Piotr Bitak. Fajerwerki w wadze lekkiej i tutaj Antoine Bernal no, nie będzie sobie chwalił przyjazdów do Polski w poprzedniej walce. No, zainkasował również porażkę po bardzo bliskiej walce z Wojtackim. Wojtacki z kolei swoją jedną walkę z Mitagiem bardzo niewielką różnicą wygrał, więc tutaj się tworzy bardzo ciekawy kocioł w wadze lekkiej. Właśnie tuż za pudłem. Pytanie, jak to dalej będzie układać nam drabinkę. No, dla Mitaga arcycenny werdykt, to zwycięstwo wraca. Zasłużone jednak. Zdecydowanie zasłużone. Żadnej kontrowersji tutaj nie było. No i Piotr Mitak jest właśnie takim tym, na naszych oczach powstaje taki zawodnik przewidywalny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że daje dobre walki. Piotr Mitak, zauważyłem, że daje dobre walki, ponieważ jego walki się dobrze ogląda, bo jest zawodnikiem przygotowanym zawsze dobrze do walki. Nie zdarzają mu się takie gorsze dni, że po prostu brakuje mu siły, tylko jak pokazała ta walka do samego końca, tam było no końcówka. Zdecydowanie, końcówka no, pokazała, gdzie była ta różnica, to w tej trzeciej rundzie obaj panowie praktycznie porzucili obronę, no ale skuteczny lub niesamowicie skuteczny był Piotr Mitak właśnie w tych uderzeniach. On ich zadawał no, nieskończoną ilość, ten miecz cały czas pracował. Przez chwilę można było odnieść wrażenie, że jest się na budowie i po prostu młot cały czas spada. To były ciosy Mitaga na dosięgające zbroi różnych części Bernala. No i to była ta walka, która najbardziej poderwała nam publiczność tutaj na sali i od tamtej pory ten poziom nie spadł, ponieważ Michał Głowacki, Damien van der Broek od samego początku weszli bardzo ostro w tą walkę i były zapasy utrzymali do, bym powiedział, takiego poziomu tolerancji, że było bardzo fajnie, tym bardziej, że te zapasy często kończyły się obaleniami. No i jakby ostatnie to obalenie, widzieliśmy to wszyscy już wielokrotnie, ten rodzaj nokautu w wadze ciężkiej, ale za każdym razem nie przestaje on po prostu nas fascynować.
No i chyba też przez to, że wyglądają one rzeczywiście dosyć groźne. No wyobraźmy sobie, gdy skacze po tobie blisko 130-kilowy facet. Plus zbroja. Plus zbroja, a pamiętajmy, że oni noszą płaty. Tak, czyli jest to zbroja połączonych płatek metalowych. To są takie segmenty, które świetnie chronią zawodników przed ciosami, nawet przed kopnięciami, ale w momencie, kiedy 100, często 60 kilo i to jeszcze z mocnym rozpędem wpada na przeciwnika, no to tutaj nie wiem, jak mocny musiałby być pancerz, żeby coś takiego zdzierżyć. Cały ten ciężar jest przyjmowany na ciało, no i widać było to po Michale. Miał trochę trudności z podniesieniem się, no ale to jest piękno tego sportu, jak zresztą Michał sam powiedział, no taki jest ten sport, piękny sport. Najcięższa walka, którą się tak dotychczas udało zestawić w PWR, natomiast całkowicie dynamiczna, te wymiany zapaśnicze nie dominowały walki, ale zdecydowanie no, one umożliwiły to skończenie w bardzo dynamiczny sposób, to też nie było wymęczone, to tak naprawdę wydawało się, jak otworzył walkę Hightower tym obaleniem, że to on będzie dominował w zapasach, ale to jednak w ułamku sekundy praktycznie odwrócił sytuację Damien, bo tego się nie spodziewaliśmy i to jak to szybko wykonał i... Nie zdążyłem nawet tego skomentować. Byłem delikatnie zaskoczony. Myślałem, że Michał jeszcze się podniesie. Tym bardziej, że on cały czas tam próbował jakoś defensywnie się bronić. No jednak nie podniósł się już. Nie zdążyliśmy zobaczyć, jak do obalenia się zawiera Damien, a już tak naprawdę kapitalizował już te mocne ciosy. Ta mała tarcza tutaj naprawdę zdała egzamin i też to dociskanie kolanem to w parterze. To pokazuje, dlaczego ci zawodnicy wagi ciężkiej korzystają z tych tarcz. No, bardzo świadomie. Dużo klinczują, a więc oni ten dystans, tarcza duża, tylko by im przeszkadzała. I były rzeczywiście momenty, gdy widziałem Michał swojego przeciwnika zamykał w narożniku i wtedy ta duża tarcza, ta dosłownie 20-centymetrowe przedłużenie tej tarczy powodowało, że nie mógł zadawać ciężkich ciosów. Trzy znakomite walki za nami, tak naprawdę te emocje cały czas rosły, tak jak powiedziałeś. Dwa starcia przed nami, druga walka wieczoru i to starcie na absolutnym szczycie. W drugiej walce zmierzą się Paweł Marko-Skarczewski z właśnie Mateuszem Matthew Wojtackim. To są również klubowi koledzy i kolejna bratobójcza walka. Panowie w wadze lekkiej walczyli już praktycznie z każdym, jeszcze nie ze sobą. No, Mateusz Wojtacki, Paweł Karczewski, walka jak najbardziej bratobójcza, oni przecież nawet razem na jednej sali trenują, także znają dokładnie swoje możliwości. Oni znają nawet tą salę, bo tutaj trenują. Żaden nie może mówić, że to jest kwestia podwórka przeciwnika i boiska na wyjeździe. Oni znają doskonale każdy cal tej nawierzchni, bo to tutaj trenowali, tutaj się przygotowywali tej walki. No i cóż, obaj charakteryzują się takim stylem trochę chaotycznym. Bardzo skutecznym, ale zapewniającym przypadkowe, ale bardzo duże wrażenia. Mateusz Wojtacki nawet bym powiedział ciut bardziej, ponieważ jest to zawodnik, który od samego początku swojej kariery w PWR-ach był zestawiany z bardzo ciężkimi przeciwnikami i często był tym czarnym koniem, prawda? Czyli on często był zestawiany, brzydko mówiąc, jako chłopiec do bicia, a później się okazywało, że on te walki jakimś cudem wygrywał samym takim swoim mentalem, tym jego takim parciem do przodu, ten mega Mati, także on nawet jeżeli nie umiał, to tym zacięciem, tą swoją taką charyzmą po prostu szedł do przodu. No i przecież wywalczył świetny rekord, ponieważ... zaraz dokończę myśl. Rozpoczniemy drugą część naszej gali. Ale panowie jeszcze się zmierzą i zobaczą tak naprawdę, który się bardziej rozwinął w tej kategorii lekkiej, ale walka wieczoru, no to będzie absolutny banger i to, no tego możemy być pewni. Numer jeden Polska, numer jeden Francja, Emil Gus, Tomasz Pomiej. No cóż, Emil wykosił całą konkurencję, tak naprawdę może powiedzieć, że czeka jeszcze na Andrzeja Studenckiego, natomiast szuka już top talentów z Europy i tutaj Francja. No na razie bardzo ciekawa walka w wadze super ciężkiej. Pytanie, co się zdarzy w wadze średniej, czy również w tej kategorii będzie całkowite przejęcie przez Francję?
Nie chciałbym tutaj obstawiać, tym bardziej, że Tomasz Pomier, no, na naszym podwórku jest to niezbyt znany zawodnik. Oczywiście w swoim domu we Francji zdobył już wszystko, co jest do zdobycia, więc będziemy teraz mieli tak naprawdę fajny clash tych dwóch narodów, powiedzmy, w sportowych walkach rycerskich, jeśli chodzi o europejskie walki rycerskie, gdzieś tam na szczycie. No, wyłonienie tutaj zawodnika w tej, dominującego w tej wadze, będzie bardzo kluczowe. Oczywiście nieobiektywnie z Herduszkiem, z Emilem Guzem. Myślę, że i tak Andrzej Studencki będzie blisko obserwował to starcie. On zrobił sobie krótką przerwę od startów, natomiast nie od treningów, i on czeka na potężne wyzwanie. Z Emilem już kiedyś wygrał. Emil w tym czasie naprawdę mocno się podszkolił. I to też tutaj na tej sali. Tak jest, no, Emil zainkasował bardzo mocne zwycięstwa, ostatnie z no, dotychczasowym liderem kategorii średniej, z Hartmanem, teraz sam jest numerem jeden, wyzwał francuskiego mistrza, posiadacza pasa właśnie wagi średniej we Francji. Pytanie, czy to sprowokuje Andrzeja Studenckiego do powrotu? Trochę liczymy, że tak, to też by przyniosło kolejne wrażenia, no ale myślę, że dzisiaj się skupimy właśnie na tym starciu polsko-francuskim w wadze średniej, w walce wieczoru. Tak, dziś damy pole do popisu dla Emila. Emil, musisz, a Andrzej na pewno będzie tę walkę oglądał i będzie czekał na jakiś, żeby może dać ci szansę rewanżu. Natomiast walka, której jeszcze nie wspomnieliśmy, która będzie walką następną, czyli już widzę, zawodnicy się gotują, wyglądają tutaj przez drzwi. Jest to walka Arkadiusz Kustra versus Martin Gill. Martin Gill, zawodnik White Company, przyjechał, on jeszcze wczoraj brał udział w turnieju Arnold Challenge, bodajże to się nazywa. Dziś przyleciał do Polski, bierze udział w tej walce i jutro rano znów. Bardzo aktywny zawodnik, Kustra też bardzo aktywny, i dzisiaj zobaczymy ich starcie. I zapraszam na emocjonujące starcie w kategorii półciężkiej. Do 96 kg między reprezentantami Polski oraz Anglii. Do ringu wzywam reprezentanta Wielkiej Brytanii i jednego z najlepszych klubów walk rycerskich na świecie, White Company. Zawodnik nieustępliwy i znakomity zapaśnik, Martin Gill! White Company praktycznie na każdej gali PWR wystawia swojego zawodnika. Na PWR 5 Jenny Hamry w barwach White Company zaliczyła znakomite zwycięstwo, również poprzez knockout Bohumil Masniczak. Praktycznie na co drugiej gali PWR serwuje znakomite wrażenia. No to jest drużyna numer jeden chyba w Europie, topka światowa, no i produkuje znakomitych zawodników, którzy dają świetne walki. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże Martin Gill. Martin Gill będzie zawodnik, który w ostatniej chwili wskoczył do karty walk. Odważny i szalony reprezentant klubu Mazuria oraz klubu Legenda Północy, Arkadiusz Kustra! Również już wchodzi w szranki. To jest zawodnik, który jest bardzo głodny walk. Nie wszystkie idą po jego myśli, ale niewielu zawodników chce z nim walczyć. On ma bardzo agresywny styl. Bardzo dobrze sobie radzi również z przeciwnikami, którzy dążą do dominacji. Nie są mu przez opasy. Bije bardzo mocno. Poprzednią walkę z popularnym Wikingiem, no, musiał uznać wyższość swojego przeciwnika, ale po bardzo ciętej, bardzo wyrównanej walce. Tej walki jest producent uzbrojenia do walk rycerskich, Wroński Armor Craft, od którego też nagrodę zwycięzca pojedynku otrzyma zaraz po zakończeniu tego pojedynku.
Proszę Państwa, w narożniku czerwonym 35-letni, ważący 94 kg, mierzący 183 cm wzrostu, charakteryzujący się rekordem jedno zwycięstwo i zero porażek, reprezentujący klub White Company oraz miasto Milton Keynes, Martin Gill! A jego przeciwnik, 27 lat, 96 kg wagi, 193 cm wzrostu, 4 wygrane i 11 porażek, reprezentant Mazurii oraz klubu Legenda Północy, reprezentant Kętrzyna, Arkadiusz Wigi Kustra! Arkadiusz Kustra biorący tą walkę z dwudniowym wyprzedzeniem, to też jest nie lada sensacja. Tak, Arek zaakceptował tę walkę dwa dni temu w zastępstwie za Łukasza Zwierzaka Wojciechowskiego. Tak jak powiedziałeś, to, że on jest tak głodny tych walk, że naprawdę nawet się nie zastanawiał, czy to brać. A jego przeciwnikiem jest przecież Martin Gill, reprezentant White Company, który jest bardzo trudnym przeciwnikiem, mimo że on swój debiut w PWR-ach zaliczył w 2019 roku w Nidzicy i miał tak naprawdę tylko jedną walkę, to jest jego druga. Natomiast sama jego przygotowanie fizyczne oraz treningi z Bogumiłem Masnicakiem, no to jakby jest złoty środek na to, że jestem przekonany, że Martin jest świetnie przygotowany do tej walki. Chcę tylko zobaczyć, jak się sprawdzi przeciwko takiemu dosyć nieprzewidywalnemu i niewygodnemu przeciwnikowi, jakim jest Arkadiusz Kustra. Tutaj ponownie widzimy wykorzystanie puklerza, czyli tej małej tarczy przez Martina Gilla. On jednak bardziej się para technikami zapaśniczymi niż fechtunkiem bronią. Czeka jeszcze z wejściem, bo tutaj zdecydowanie większy zasięg ma Kustra. No i to na razie on przyjmuje inicjatywę. Chociaż teraz właśnie doszedł do klinczu Gill. No i walka nam przyspieszyła. Teraz Martin zaczął właśnie na początku, chyba chciał troszeczkę pofechtować, chociaż wiem, że jego plan na tą walkę jest to, co robi właśnie teraz, czyli zdominowanie przeciwnika, wbicie go w szranki i tam próba zapasu. No jest to dosyć klasyczny styl walki White Company. Nie pozwalają przeciwnikom za dużo biegać, nie pozwalają przeciwnikom rozwinąć swojego wachlarza umiejętności. Starają się czysto fizycznie zdominować przeciwnika. Kustra tutaj próbował odwrócić ten klincz przez chwilę, natomiast błyskawicznie został skorygowany przez Martina. Oni jednak się wyćwiczyli do perfekcji właśnie w tej kontroli przeciwnika za głowę z wykorzystaniem szranek i cały White Company to wykorzystuje bardzo skutecznie również w walkach indywidualnych. Jeśli Arek chce tą walkę wygrać, zdecydowanie musi znaleźć sposób i unikać zapasów, unikać tych klinczów, ponieważ jeśli chodzi o te zapasy, no to klasa Martina jest na najwyższym topowym światowym poziomie. Robi on to, można powiedzieć, na co dzień z premedytacją. On wie, jak tego przeciwnika kontrolować. Arkadiusz natomiast... Próbuje teraz obalenia, jest bardzo blisko. Arkadiusz natomiast jest zawodnikiem, który wywodzi się z turniejów pojedynkowych i tam powinien szukać sposobu na Martina Gilla. Martin bardzo niewygodne i męczące techniki stosuje przeciwko Kustrze, natomiast trafia bardzo niezdarnie tym tasakiem w nogi, często płazem, więc to raczej nie będą punktowane ciosy i tak naprawdę bez skutecznego obalenia nie może być pewien, że zaznaczył przewagę w tej walce, bo jednak same techniki zapaśnicze, ale bez tej kapitalizacji obaleniem punktów mu nie dadzą, a to jednak Kustra w tym dystansie kilka razy uderzył. Później mieliśmy długą fazę właśnie tego wymieniania się na podchwyty, natomiast tutaj z tego nic dużo tego nie było. Wyszło. Tak, nic z tego nie wyszło.
Martin oczywiście kontynuował swoją strategię dominowania fizycznego Arkadiusza, natomiast tak jak powiedziałeś, nie skapitalizował tego w formie czystego obalenia, także punktów z tego nie było. Ogólne wrażenie oczywiście zostawił takie, że będzie próbował, no i ma do tego warunki psychofizyczne. Zobaczymy, czy Arek poszedł troszeczkę, wykorzystał doświadczenie z pierwszej rundy. Ależ Martin zaprasza przeciwnika, no. W stronę szranek oczywiście. On się czuje bardzo komfortowo walczyć właśnie z, że tak powiem, z płotem na plecach. Wykorzystuje to do swoich technik zapaśniczych. Nie dał się zaprosić Arek Kostra pod szranki, to no to siłą go tam wpakował Martin Gil, teraz są w narożniku i no wyraźnie wyrwać dąży tego do tego obalenia Gil. Ale Arek jak widać też jest zawodnikiem silnym, obalenie go nie jest takie proste. Nawet jeśli dużo punktów nie zarobił w pierwszej rundzie Martin, to zdecydowanie zmęczył Arka tymi tą presją zapaśniczą, no i idzie po to dalej, widać, że ma w tym dużo większą skuteczność. Teraz te ciosy na pewno są skuteczne, są liczone przez sędziego. Dwa mocne kolana już na koncie Martina, no i tą dominację w tym narożniku pogłębia. Martin wychwycił teraz głowę Arka, bardzo niekomfortowo dociska go ku ziemi na przemian, dociskając oraz uderzając kolanem, następnie tasakiem. Powoduje to ogromne zmęczenie i taki pasywny wysiłek u Arkadiusza, ponieważ to Arek teraz cały ten ciężar tej walki ma na sobie. Arek chyba nie zdążył zadać ani jednego ciosu w tej rundzie. Pamiętajmy, że nawet jeśli to będą rezultaty punktowe, to tą rundę można wygrać kilkoma punktami przewagi, co nawet w kontekście takiej niejasnej pierwszej rundy zdystansuje mocno Arka od Martina. No, co zapewni ciekawe rozstrzygnięcie na rundę trzecią. Arek musi uciekać. Arek musi uciekać, jeżeli... jeżeli bardzo ładny teraz właśnie. Mocny cios na odejściu. Arek musi uciekać z tego klincz, musi uciekać z tych szranek. Ostatnie 30 sekund, jeśli Arek nie zrobi czegoś no spektakularnego, to będzie mocno w plecy. Być może to będzie runda całkowicie zdominowana przez Martina Gila, więc no dużo punktów na jego koncie, a no Arek będzie miał sporo odrabiania w ostatniej rundzie, a będzie już mocno zmęczony. No na razie te można podsumować styl walki Martina niewidowiskowy, ale skuteczny. Bardzo skuteczny, no i do tego obalenia było bardzo blisko. Bardzo blisko właśnie w połowie rundy. Mimo że tego obalenia nie uzyskał, to zdecydowanie wyciągnął siły z Arka. Arek, kiedy wrócił do tego dystansu, to absolutnie nie miał siły atakować. Zadał jeden cios na odejściu i... To było na tyle. I to było na tyle. Później to znowu Martin kilka czasów wyprowadził. W trzeciej rundzie pytanie, czy zostało jeszcze siły Arkowi, żeby to odwrócić. Widzimy, już zmienił tarczę na mniejszą. On będzie chciał te zapasy jakkolwiek kontrować. Martin tutaj spokojnie czeka na rundę trzecią i myślę, że będzie kontynuował ten swój game plan. No niezmiernie skuteczny na razie. Bardzo mądrze do tego podchodzi Martin. Nie daje się absolutnie wciągać w jakieś niepotrzebne, dla niego niepotrzebne wymiany miecz tarcza. Wykorzystuje swoją przewagę. Robi to, co powiedział, że będzie robił. Jego game plan jest niezmienny. Myślę, że do trzeciej rundy wyjdzie i zrobi dokładnie to samo.
Za chwilkę zobaczymy bardzo szybki, mówiąc kolokwialnie, wjazd. Zobaczymy zepchnięcie Arkadiusza do szranki. Ale teraz mocne ciosy z obu stron. Low kick Martina i kilka lewych prostych po stronie Arkadiusza Kustry. Martin poczuł chyba, że ma przewagę. Troszeczkę bawi się już tą walką. Poczuł troszkę luzu. White Company, tak jak mówiłem, bardzo mocna drużyna. Wiele zwycięstw w turniejach międzynarodowych na ich koncie. No i to też widać, każdy zawodnik indywidualnie w tych walkach PWR ogromną presję wywołuje na swoim przeciwniku. Bardzo niewygodni przeciwnicy, bardzo dominujący przebieg tej walki też pokazuje nam właśnie Martin Gill. Dąży do obalenia, jest bardzo blisko, tak, wykorzystał tą technikę Martin i teraz mocne ciosy spadają na głowę Arka. Tutaj sędzia daje im czas właśnie na ten ground and pound. Arek musi się bronić. Martin Gill w dobrym dosiadzie, wykorzystał w pełni swoją pozycję. Zaakcentował dominację, zdobył kluczowe punkty, a przy walce, która przez pierwsze dwie rundy toczyła się przy szrankach, nie była zbyt dużo punktowana, no to tutaj Martin Gill teraz zdobył bardzo, bardzo ważne dla niego punkty. Połowa rundy za nami, Martin nie zwalnia, wręcz coraz mocniej napiera na Arka i coraz większą przewagę chyba buduje. Bezlitośnie wykorzystuje swoją przewagę w zapasach, ściąga swojego przeciwnika, wręcz wpycha go w te szranki i tam najpierw zadaje również wymęcające uderzenia, no i będzie dalej dążył do obalenia. Przypomnijmy, że to jest tak naprawdę styl, który White Company stworzył Lukas Kowal, kiedyś wszechmistrz wagi średniej wszystkich federacji, które walki pełnokontaktowe tworzyły i właśnie w taki sposób on wszystkie swoje pojedynki wykańczał, czyli kontrolował ręką starczą swojego przeciwnika i w takim klinczu, w pół zapasach go trzymał tak długo, aż tych punktów mieczem nabił dostatecznie dużo, żeby każdą rundę bez dwóch zdań mieć na swoim koncie. Tą taktykę również stosuje Martin Gill. Swoją drogą wspaniale byłoby zobaczyć Tomasza Kowala na jednych z takich gal. Nie wiem, co by musieli włodarze PWR zrobić, żeby go namówić. Natomiast no, zapłaciłbym dużo pieniążków, żeby zobaczyć jego walkę. Słychać tutaj, walka przeniosła się do naszego narożnika, tutaj blisko nas. Słychać było, jak Arek przez to, że został znowu, oddał głowę, został ściągnięty do dołu, bardzo ciężko dychał. Absolutnie zero odpowiedzi Arek Kustra na bardzo skuteczne zapasy i tą dominację połączoną z czasami właśnie na nogę Martina Gilla. No i chyba tutaj też żadnych wątpliwości nie ma, kto tą walkę wygrał. Pytanie, jak bardzo zdominował każdą z rund Martin Gill. Trzecia runda definitywnie. Nawet tak jak powiedziałem, troszeczkę już się bawił tą walką. Fajnie było zobaczyć luz u niego. Tym bardziej, że jak sam mówi, no, takie walki PWR-owe, pojedynkowe nie są jakąś jego domeną. To jest typowy zawodnik boksowy. Natomiast ten styl walki, który on i jego drużyna prezentują. Jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Martin Gill! Tak, i to bez zaskoczenia Martin Gill, no ale no wspaniały popis dominacji, no tak jednostronnego widowiska, no, no nie było, no może nie liczą tej walki zakończonej przez knockout czy Damina van der Brugge, natomiast no tutaj no, absolutny popis takiej dynamiki, presji i tego, jak bardzo ta przewaga w zapasach może punktować.
They are very satisfied. Oh, now they hear you. Are you happy? Very happy with the result. Did you expect it that we will go by grappling and ground and pound? No, I was expecting it to be more of a grind. I was expecting a longer range dueling from my opponent. I don't think he was expecting me to grapple him so much, which is fortunate for me. Maybe next time he'll kick my ass. So, are you want to come more to Poland to fight in our federation? I've already come back for many years to fight in Boho group mass battles. I'm definitely going to come back for PWR events. Cool, great. So, we want to see more of your great fights. Congratulations on that win. Martin Gill, no jednostronne widowisko, już zapowiedział, że będzie częściej przyjeżdżał do Polski. Zobaczymy go w kolejnych walkach w PWR. Zaskoczył cię tym grapplingiem, Martin? Powiem szczerze, że spodziewałem się, ale chyba nie aż tak agresywnie. Myślę, że ostatni raz biorę walkę na ostatnią chwilę. Chcę w końcu znać przeciwnika i wiedzieć, z kim walczę wcześniej niż dwa dni. Tak, no przypomnijmy Państwu, że Arkadiusz wziął tą walkę naprawdę na zastępstwo w ostatniej chwili, w związku z czym nie miał czasu, żeby przygotować się fizycznie, ale miał nadzieję na to, że się uda. No niestety się nie udało tym razem, ale mamy nadzieję, że następnym razem pokażesz nam jakieś zwycięstwo. Ja uważam, że przegrywamy dopiero, kiedy się poddajemy, a ja nie mam zamiaru się poddawać. Choćby nie wiem, ile razy bym przegrał, to nadal chcę to robić. To jest dla mnie forma jakiejś takiej formy psychoterapii, czy coś w tym stylu. No, uwielbiam to. Chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich widzów. Arkadiusz Kustra... Psychologowie go nienawidzą. Dokładnie. Organizator. Nie bierze nic złego z tej porażki. Tak naprawdę bierze tylko to, co dobre z każdej walki. Gratulacje dla mojego rywala. Był naprawdę dobrze przygotowany. No jak ja jednak zamiast kickboksu, to muszę zacząć chyba na zapasy chodzić. I tego ducha walki to szanujemy. Wielkie gratulacje, Arku. Dzięki piękne. A równocześnie chcielibyśmy poprosić organizatora o wręczenie nagrody dla Martina Gilla. Nagroda od sponsora tego pojedynku, Wroński Armor Craft. Zasłużona nagroda dla Martina Gilla, który, tak jak wspominałem wcześniej, jest naprawdę bardzo zabieganym rycerzem. Wczoraj walczył na Arnold Challenge, dzisiaj na PWR 6, a jutro walczy w 12, czyli 12 na 12 walkach bukurtowych. Gali PWR 6, Battle of Europe. Tym razem będzie to bratobójcza walka na szczycie kategorii lekkiej. Swoista bitwa o Trójmiasto. W szranki wejdą reprezentant Gdańska oraz klubu Legenda Północy, charakteryzujący się nieszablonowym i nieprzewidywalnym stylem walki. Numer 4 kategorii lekkiej, Paweł Karczewski! Numer 4 kategorii lekkiej wchodzi w szranki z takim lekko zakrzywionym tasakiem. Tak jak mówiliśmy, obaj zawodnicy mają bardzo chaotyczny, ale skuteczny sposób walki. Oni zadają dużo ciosów z każdej strony, pod każdym kątem, więc te ciosy będą spadały w niewygodne miejsca. Rosnąca gwiazda Federacji PWR, numer 3 i jeden z czołowych pretendentów do pasa kategorii lekkiej. Szalony i nieobliczalny Mateusz Wojtacki! Uważam, że zestawienie Mateusza, Mep i Wojtackiego
Pawłem Karczewskim jest gwarancją, naprawdę gwarancją, że walka ta będzie ciekawa, dynamiczna, nieprzewidywalna. I mówię to już teraz, zanim ta walka jeszcze się zaczęła. Nikt nie będzie żałował, że włączył właśnie teraz streama i ogląda tą walkę. Mateusz Mefio Wojtacki zawsze robi show, zawsze daje znakomite walki. Numer 3 kategorii lekkiej. Bardzo podobny styl do Pawła Karczewskiego, więc tutaj również będziemy, myślę, widzieć dużo, dużo ciekawych wymian. Jest studio Armor Workshop. Proszę Państwa, w narożniku czerwonym, 28 lat, 77 kg wagi, 181 cm wzrostu. Nie ty pierwszy. 4 wygrane i 4 porażki. Reprezentant legendy północy. Paweł Markus Karczewski. A jego przeciwnik, 28-latek, 77 kg, 181 cm, 8 wygranych, 3 porażki, w tym 2 nokauty. Reprezentant klubu Jasznic oraz klubu Legenda Północy, mieszkający w Gdańsku, Mateusz Mefio Wojtacki. Radobójczy pojedynek, nasi koledzy z Legendy Północy, można powiedzieć, że przy troszeczkę gorszej sytuacji turniejowych, turniejów bohurtowych, Legenda Północy mocno zdefiniowała się na walki pojedynkowe, aż 5 zawodników dzisiejszej gali walczy lub walczyło w Legendzie Północy. A zawodnicy zaczęli, kilka bardzo mocnych czasów już spadło i widać, jakie tempo będzie nam towarzyszyć. Tak jak mówiłem, lecą ciosy bronią, ciosy tarczą, kopnięcia, iskry, wszystko no, mamy. Takiego tempa to jeszcze dzisiaj nie widzieliśmy. Kolejny kopniak, high kick, ależ oni nie trzymają tempo. Pierwsza wymiana dowiozła. Ależ tutaj overhandem wręcz próbował Paweł Karczewski, Markus trafić, Mefio. No Mefio ma w sobie naprawdę ogromne pokłady energii. Ja wiem, że on potrafi takie tempo utrzymywać nawet przez 3 rundy. To jest człowiek, który po prostu zapomina, że on jest zmęczony. I pierwsze obalenie Mateusz Wojtacki. Świetnie! Na swojego kolegę. Dynamicznie wszedł, kontroluje tarczę. Ależ teraz mocno upadł na klatkę piersiową. Przeciwnika. Markus od razu wstawał i zadawał ciosy. On sobie mało robi z takich obaleń, ale dużo punktów na pewno na konto Wojtackiego. W pierwszej walce w wadze lekkiej tego wieczoru też padało dużo ciosów, ale chyba żaden nie był tak mocny jak każdy tutaj. Ale mocny teraz elasty. Aż troszeczkę obróciło naszego popularnego Markusa w jace czarnej. Mateusz Wojtacki w jace zielonej z tarczą w szachownicę zastępu rycerskiego Jasznic. Mocne wymiany, bardzo duża dynamika. Teraz chwila oddechu i kalkulacja, jak dalej prowadzić tą walkę. No, panowie naprawdę świetne wrażenie nam zaserwowali od samego początku walki. Podobają mi się te takie wręcz supermany w wykonaniu Mateusza Wojtackiego. Tak, on całą kombinację spiął, zaczynając od middle kicka, później kilka ciosów właśnie tym ciężkim tasakiem i kiedy już nie mógł sięgnąć Markusa, wykorzystał właśnie tego supermana, żeby tym ciosem tarczą jeszcze dosięgnąć, jeszcze go tam kąsać mocnymi ciosami. Wow. Kolejne kopnięcia i naprawdę spektakularne wymiany. Po
Wojtacki cały czas próbuje. Wojtacki chyba znalazł swój rytm już na tą walkę. Dużo kopnięć, dużo bardzo ofensywnych wymian. Te zapasy tutaj towarzyszą, ale nie są dominującą częścią tego spotkania. Zdecydowanie nie są dominującą częścią tego spotkania tej rundy, ale przecież doprowadziły już do jednego bardzo ładnego, czystego obalenia. Oj, Mateusz Wojtacki, Paweł Karczewski, jak ja lubię was oglądać. Chciałbym, żeby panowie utrzymali ten poziom, to tempo na pozostałą część tej walki. Podoba mi się Mateusz Wojtacki, no strasznie lubię go oglądać, jak on zakancza, tak? Czyli u niego nie ma takiego typowego cios odejście, tylko jest cios i podczas odejścia on jeszcze albo zrobi coś z obrotu, albo jakiegoś tam middle kicka, nawet próbuje high kicki. Zakancza to z taką fajną, nieprzewidywalną finezją. Dokładnie, Wojtacki z tego chaosu obrócił to w naprawdę dobrze skomponowane kombinacje, z których większość dochodziła do celu. Markus tutaj znajdował również pole dla siebie, no trafiał dobrze, zaczął sam od low kicka, miał kilka bardzo mocnych uderzeń tasakiem, kilka razy mocno uderzył tarczą, no ale chyba jednak to Wojtacki częściej trafiał w tej rundzie. Wojtacki był bardziej na pewno agresywny, takim swoim właśnie stylu parcia naprzód, cały czas naprzód. Chociaż rzeczywiście Markus nawet cofając się potrafi jeszcze ładnie gdzieś tam wypunktować. Tak, ale Wojtacki znany jest z takiego dominującego stylu i wchodzenia po prostu przeciwnikowi na głowę, czasem wręcz dosłownie. Bardzo ładna praca tarczą Karczewskiego, nie tylko do zadawania ciosów, ale też do blokowania. Widać, że... Czyli do tego, do czego tarcza zazwyczaj służy. Oczywiście, ale jak nas zawodnicy PWR-owi niektórzy przyzwyczaili, tarcza zazwyczaj służy do zadawania ciosów. I to, co dzisiaj widzieliśmy, małe tarcze, duża skuteczność w ofensywie. Ale widzimy, że w tej rundzie Markus zdecydowanie więcej pracuje tym ruchem na boki i ta tarcza pomaga mu też tą presję Wojtackiego odbić i ściągnąć gdzieś na bok. Znajduje w tym też ciosy bronią, kopnięcia, chociaż teraz zaprowadzony do narożnika i takiej ofensywy w zapasach będzie próbował Wojtacki. Markus obrócił i teraz tak jest. Obrócony. Sam ma przeciwnika w narożniku, ale mamy rozwiązanie i walkę z powrotem na środku. Matthew dużo fajnych tych ciosów zadaje na biodro Markusa, tuż pod tarczę. Dużo tych ciosów dochodzi. A on również walczy dzisiaj ciężkim tasakiem. Wszystkie te ciosy bolą. Tak, bardzo szybkie są te jego ciosy, naprawdę patrząc na fakt, że używa ciężkiego tasaka. Widać, że dużo trenuje chyba na oponach. Zawodnicy, niezależnie od kategorii wagowej, wszyscy walczą bardzo podobną bronią, podobnej wagi, podobnego wyważenia. No i zawodnicy kategorii lekkiej dzisiaj jednak prezentują największą tutaj sprawność w posługiwaniu się tej bronią. Teoretycznie to w wadze ciężkiej ona powinna czuć się taka, wydawać się najlżejsza, natomiast no tutaj jak Wojtacki operuje ciężkim tasakiem, no świetnie się ogląda, ale w tej walce widzimy mocne wymiany z obu stron. Cały czas mocne wymiany. Markus, czyli popularny Paweł Karczewski, ten jego tasaczek wydaje się być ciut lżejszy. Wydaje mi się, że on naprawdę zadaje bardzo celne te ciosy. Nie zauważyłem żadnych ciosów płazem, nie zauważyłem takich ciosów lekkich na odlew. Większość tych ciosów... Teraz bomba spadła! Tych ciosów właśnie jest mocnych, punktowanych. Takie, które robią wrażenie na przeciwniku. Tak, Matthew srogim ciosem potraktował Karczewskiego i nawet ciosami próbuje dostosować swoją zbroję, żeby trochę lepiej chodziła.
Tak, ale to co mówisz, oni nie zadają przypadkowych ciosów, to nie są ciosy gdzieś takie lekkie z przypadkowego kąta, które lądowałyby płazem, to wszystko są mierzone ciosy, bardzo silne. Ich było i tak sporo, oni tutaj nie odpuszczali, tak. I wszystkie ciosy były mocne. Tutaj wiemy, że silne ciosy, które wstrząsają rywalem, one są tym bardziej punktowane. Pytanie, jak sędziowie mogą to liczyć, bo wydaje się, że wszystkie ciosy właśnie są tymi mocnymi, które dochodzą i naprawdę dewastują przeciwnika. No tutaj to są takie ciosy, które naprawdę mogą doprowadzić do zakończenia walki, jeżeli nie przez nokaut, to choćby poprzez awarię sprzętu. Mateusz Wojtacki zadaje na przykład bardzo dużo ciosów na biodro Markusa i takie mocne ciosy mogą spowodować urwanie któregokolwiek z pasków czy rzemieni, a taka awaria może już wykluczyć przeciwnika z możliwości kontynuacji walki. Tak, to prawdziwy egzamin dla uzbrojenia obu panów. Traktują się naprawdę srogimi ciosami, ciężką bronią, zadają sobie kopnięcia, to wszystko siada, to wszystko no, bez zbroi zadawałoby no, straszną dewastację dla kończeń. Przed nami runda trzecia! Runda trzecia, ostatnia tego co-main eventu dzisiejszej gali PWR. Mateusz Wojtacki, widać, do tej trzeciej rundy małą tarczę wziął, z takiej największej, jaką dotychczas widzieliśmy na naszej gali, na najmniejszy metalowy puklesz. On chyba jednak właśnie do tych zapasów, które teraz widzimy, będzie chciał dążyć w tej trzeciej rundzie. Tak, wydaje mi się. Próbuje obalenia Maję! I dokładnie to się teraz dzieje. Ląduje w pozycji bocznej, zobaczymy, czy zdoła ją na tyle podnieść, żeby zadawać ciosy. Markus tutaj próbuje dystansować się nogami, no żeby i wychodzi mu to dziwo. Nie za dużo stracić. Dobrze się Markus obronił. No, wyszedł z tego, no, nie powiedziałbym korzystnie, ale bez dużej straty na bez pewno. Bez dużych strat, tak. Fakt, obalenie było fajne. Tak jak zauważyłeś, Matthew wziął puklesz, mniejszą tarczę, co od razu nam sugeruje zmianę troszeczkę podejścia do tej rundy, że będzie to runda bardziej w klinczu. No i od razu ten klincz zakończył obaleniem. Natomiast Markus ładnie troszeczkę jakby trenował brazylijskie jiu-jitsu, spiął go nogami, przyciągnął do siebie, nie pozwolił mu zadawać zbyt wielu dewastujących ciosów. Pozostało 30 sekund na naprawę sprzętu. Wojtacki niestety obkupił to obalenie awarią elementu chroniącego nogę, to niestety mogą być ujemne punkty, bo jednak założenie jest takie, że zawodnicy występują w no bezbłędnym uzbrojeniu i tak jak mówiliśmy, no to jest stres test dla każdego elementu uzbrojenia, bo chyba każdy już zainkasował srogie ciosy w każde miejsce. Ale świetną walkę nam serwują. Myślę, że ten oddech, który teraz dostają przez tą przerwę techniczną, da im trochę więcej energii, żeby tą końcówkę naprawdę dowieźć w mocnym stylu. Zostało 2,5 minuty trzeciej rundy. I od razu mocny start, konkretna wymiana. Ruszyli i Markus czuje, że on ma punkty do odrobienia i on musi tutaj przyspieszyć i no i wrócić na właściwy tor. Odwrócił sobie Matthew i tam szukał ciosów na odlew, ale Matthew no, nie ustępuje, cały czas dąży do przodu. Markus już czeka tylko, żeby odwracać ten klincz, żeby nie inkasować właśnie ciosów w takiej dominacji i nie ryzykować kolejnego obalenia. Matthew teraz troszeczkę w mniej komfortowej, ale jednak odwrócił. Mniej komfortowej, ale sytuacji, która zapewniła mu kolejne obalenie. On już teraz wie, że musi się podnosić, będzie szukał tych ciosów i są, ta mniejsza tarcza pozwala teraz mu takie hammer fisty na głowę przeciwnika. Minęło 10 sekund w parterze, sędzia podniósł zawodników. No tym razem już Markus się nie uchronił. Matthew w pełni wykorzystał szansę, którą wypracował sobie poprzez to obalenie przy szrankach. I to jest tak, jak zacząłem mówić, z dosyć niekomfortowej sytuacji, ponieważ to Matthew był wzdłuż szranki, a przypominam, że tutaj nie można się łapać szranek, więc nie dawało mu to żadnej... Zawodnik,
Zawodnicy może zmniejszyli ten wolumen ciosów, ale każdy cios dalej pada, pada prawidłowo, dalej pada mocno, dalej na pewno jeden i drugi czuje, kiedy ten cios spada, czy to na nogę, czy to na głowę, tak jak teraz widzimy, jeden i drugi trafiają. Jeszcze nie odpuszcza. Mefio odwraca się już delikatnie bioderkiem, będzie zaraz chwilę próbował rzutu. Coraz skuteczniej mu wchodzą te obalenia, więc nic dziwnego, że i dalej szuka. No trzecie obalenie już byłoby taką wisienką na torcie. Końcówka walki, myślę, że żaden nie będzie żałował, że troszeczkę bardziej się zasapie, no bo dalej to jest otwarta sytuacja. Jeśli jeden lub drugi wykorzysta jakąś sytuację do zdominowania tej końcówki, może dać sędziom taki moment do refleksji. Strasznie dynamiczna walka. No, jeśli to obalenie będzie decydujące w tej trzeciej rundzie, no to Mefi już też może czuć, że dokończając tą walkę na spokojnie mają w kieszeni. Ale jeszcze miecze są w ruchu. Walka ciągle się toczy, cały czas jest miejsce na knockout, cały czas jest miejsce na jakoś... Jeszcze frontkick na sam koniec. Mateusz Wojtaski dynamicznie wyprowadził akcję, ale pokazuje, że zero siły zostawił na sam koniec. Elementy uzbrojenia spadają z obu zawodników, oni już nie mają siły trzymać nawet rękawicy w ręku. Łapie teraz powietrze, wie już, triumfalnie podnosi rękę do góry, siada na szranki. On już chyba wie, on już się spodziewa, on to czuje, że dobrze ta walka mu poszła i słusznie. Paweł Karczewski również potwornie wygląda na zmęczonego, ale dobrze się zaprezentował. Dobrze ich się oglądało razem naprzeciwko siebie. Pierwsza runda bez jakiegoś jednoznacznego zwycięzcy, no zdecydowanie wygrani byliśmy my tutaj, zarówno w budce komentatorskiej, jak i cała publika, bo do liczba tych ciosów, która spadła, ich siła, no myślę, to było naprawdę spektakularne, a no potem co, dążyli do akcji jeszcze bardziej ofensywnych, obalenia w drugiej i trzeciej rundzie. Pojawił się pełen wachlarz wszystkiego tego, co lubimy oglądać na kartach sędziowskich. Najbardziej. W związku z czym zapraszam naszych zawodników na środek. Sędziowie już wiedzą, kto wygrał tę walkę. Zobaczymy, czy skuteczne zapasy Mateusza Wojtackiego były receptą na zwycięstwo. Proszę Państwa, tą walkę po trzyrundowym pojedynku jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Mateusz Mefiu Wojtacki! I tak jak mówiliśmy, Mateusz Mefiu Wojtacki ze zwycięstwem bardzo ważne, wraca po porażce, ale teraz zwycięstwo na pewno pozwalamy zachować ten numer 3 w rankingu kategorii lekkiej. On wraca do gry. Pewny siebie od pierwszej rundy, bardzo dynamicznie zaczął. Mocne wymiany, mocne ciosy, skuteczne zapasy. Myślałem, że na koniec jakieś salto będzie. Wielkie, wielkie gratulacje. No ten ground and pound chyba zrobił tutaj robotę. Nie mam żadnego pojęcia. Jak zobaczę nagrania, to będę wiedział, o co chodzi. Był taki szał bitewny, prawie jak zawsze, albo nawet w sumie może i bardziej. Świetny zawodnik, Markus. Myślałem, że częściej będę cię przewracał, ale się nie dawałeś. Ale na szczęście technicznie też się udało nadrobić sporo punktów. Cieszę się, że mogłem tu zawalczyć w swoim, praktycznie można powiedzieć, że w swoim mieście. Dzięki wszystkim. Dziękujemy bardzo, wielkie gratulacje. No i czekamy na następne zwycięstwa. Paweł? No? Spodziewałeś się tego, że Mateusz będzie chciał tą walkę rozwiązać w parterze? Tak. Tak. Owszem, spodziewałem się. No i co? To pierwsze to obalenie było bardzo ładnie bronione, a później już troszeczkę zabrakło tego grapplingowego sprytu. No niestety. Bardzo lakoniczny. Nastawiałeś się na to, że będziesz jednak próbował odwracać tą sytuację w parterze?
czy miałeś plan nie dać się obalić? Miałem plan, żeby unikać w ogóle klinczu. Wyszło średnio. Ja w ogóle mam wrażenie, że wy w pewnym momencie to zrezygnowaliście obaj z obrony i to było, kto szybciej będzie zadawał ciosy. Był taki moment. Tak to wyglądało z naszej perspektywy. No nic, gratulujemy i czekamy na następne występy. Wielkie gratulacje. Dzięki. Poprosimy jeszcze Mateusza Wojtackiego na chwilę w szranki. Mateusz, chodź do nas jeszcze. Bo tutaj jeszcze organizatorzy mają dla ciebie prezent. Nagroda dla zwycięzcy tej walki. GS Studio Armor Workshop, sponsor tej walki. Powiem państwu, że jest to voucher na 1000 zł, więc to nie bagatela. Mega Mati właśnie dostał nagrodę na 1000 zł. Bardzo fajnie, piechotą nie chodzi. O tak, uzbrojenie obu mocno przetestowane, no ale chyba stratne nie będzie po tej walce, Matthew. Danie główne gali PWR6. Battle of Europe. W main evencie będziemy świadkami starcia pomiędzy najlepszymi zawodnikami kategorii średniej z Polski oraz z Francji. W szranki wywołuje pochodzący z Paryża, niezwykle doświadczony i niebezpieczny w zapasach, numer jeden kategorii średniej we Francji, Thomas Pomier! Thomas Pomier wchodzi w szranki, to jest posiadacz pasa kategorii średniej Federacji Francuskiej walk rycerskich. Pewny dzisiaj siebie, on jest już doświadczonym zawodnikiem. Bardzo wszechstronnym też mówił, że on jest zarówno dobrze czujący się w zapasach, jak i też w pełnym dystansie. No i dzisiaj będzie sprawdzał top 1 z Polski. Francuski number one versus polski number one. Walka na szczycie. A jego przeciwnikiem będzie słynący z brutalnych i widowiskowych akcji reprezentant Honogwi, Cannabis Day, pochodzący z Giżycka i mieszkający właśnie tutaj w Gdyni. Numer jeden rankingu kategorii średniej PWR, Emil Gus! Emil walczy u siebie! Legendarny już na tym etapie Emil Gus, numer jeden kategorii średniej w Polsce. Zobaczymy, jak sobie poradzić z numerem jeden z Francji. To jest walka absolutnie na szczycie pełnokontaktowych walk rycerskich. Emil znany z technik bardzo dewastujących, bardzo dominująco walczący zawodnik ze znakomitą pasą zwycięstw. No cóż, coraz lepszym gazie. Skończy się świat, jeśli ty się skończysz. Tejże walki jest producent uzbrojenia do walk rycerskich obecny tutaj, Gutfran Armor Workshop. Proszę państwa, w narożniku czerwonym 39-letni, ważący 80 kg, mierzący 169 cm wzrostu, charakteryzujący się 9 wygranymi, tylko 4 porażkami, reprezentant klubu SAEA Paris, Thomas Gronin Pomier! A jego przeciwnikiem będzie 32-latek, ważący 84 kg,
mierzący 182 cm wzrostu, mający aż 14 zwycięstw i tylko 5 porażek, 2 nokauty, reprezentant Cannabis Day oraz miasta Giżycka, Emil Skrubol! Takiego dopingu jeszcze dzisiaj nie było. Wszyscy tutaj czekali na walkę wieczoru. To jest, proszę Państwa, main event of the evening. Emil Guz versus Tomasz Pomier. Ależ mocno wjechał Emila Tomasz. Tomasz nadział się troszeczkę na tego frontkicka w wykonaniu Emila. Srogie uderzenie Emila, ale widzimy tam problem techniczny ze uzbrojeniem? Tak. Niedobrze, ale to tylko łokieć. Rzemień, widzę, pasek wisi. Myślę, że jego pizzo poradzi sobie bez problemu. Kibice mówią, że nic się nie stało. Oczywiście, że nic się nie stało. To tylko łokieć. Taka awaria uzbrojenia potrafi być bardzo deprymująca, a to jest sam początek walki, gdzie jeszcze takie emocje i ten taki stres wywołany nagłym wyrzutem adrenaliny jeszcze nie zszedł, więc zobaczymy, czy i jak to wpłynie na Emila. Ale widzieliśmy, no Emil ma bardzo, bardzo bogate doświadczenie fechtunkowe i próbował właśnie trafiać takimi technikami szermierczymi swojego przeciwnika, natomiast no Tomasz znakomicie ich unikał po prostu dystansem. On ten zasięg ma krótszy, natomiast póki co no dobrze nam się zaprezentował. Obydwaj są bardzo doświadczonymi zawodnikami, wiedzą, że nie ma co na hura na początku wjeżdżać, tak jak na przykład Mega Mati, chociaż my to bardzo lubimy. No ale to jest, przecież to jest już 20. walka w formule PWR Emila oraz 15. walka PWR Tomasza Pomier. Kilka teraz wymian kombinacji miecz-tarcza, trochę bardziej skuteczny tutaj Emil Guz. No ale panowie, widzieliśmy, też potrafił bardzo mocno przyspieszyć. O, teraz ładnie Emil Guz zszedł z pola ciosu, troszeczkę na bok w takim bokserskim stylu. Ależ gromkie ciosy Tomasza Pomiera. Natomiast Emil tutaj dalej w natarciu. Mocno agresywnie. Dobre próbuje trafienia obalać. Tarczą, dobre trafienia bronią zaraz za nimi. Tomasz Pomier dużo punktuje, trzeba przyznać. Nawet w clinchu zadaje ciosy, nie skupia się jakoś na walce w clinchu, na obaleniach. Tutaj Emil Guz bardziej w tą stronę widać kreuje tą walkę, tą swoją strategię. Ale dobrze go kontroluje. Panowie zresztą nawzajem dobrze się kontrolują. Emil skuteczny w tym natarciu, ale tak jak mówiłeś, to Tomasz zadaje dużo więcej ciosów w tym clinchu. Natomiast Tomasz jakby się troszeczkę zatrzymał. Emil teraz szuka tych ciosów i mocnymi ciosami, czy to tarczą, czy ładnie to popięciami trafia, ale Tomasz też oddaje. Rancik. Ładny rancik w wykonaniu Emila Guza. Mocne ciosy tarczą dochodzą do obu hełmów. Panowie, podobna kolorystyka, czarno-biała można powiedzieć. Natomiast Emil Guz to jest ten wyższy, tarcza czarno-biała. Ależ teraz gromki cios na głowę Tomasza Pomiera spadł. No i Emil idzie dalej za ciosem, chociaż no cały czas tymi ciosami odpowiada Tomasz. Tak, cały czas jest, Francuz odpowiada z kontry. Emil jest troszeczkę tym bardziej tutaj agresywnym zawodnikiem, który jest motorem napędzającym tą pierwszą rundę. Jednakże Tomasz nie popełnia jakichś błędów, nie odkrywa się za bardzo na razie, nie pozwala. Bardzo skutecznie broni też tych prób obaleń ze strony Emila. Na razie cała walka nam się rozgrywa w stójce. Piękny prawy. Tomasz bardzo skuteczny w trafianiu właśnie tej jednej nogi Emila tasakiem. Zadał kilka tych ciosów tarczą, natomiast Emil tych ciosów na nogę miał mniej, natomiast
zdecydowanie więcej razów dosięgał głowy swojego przeciwnika. Czy to czasami tarczą, czy czasami bronią. Wielokrotnie też taki prawy, prosty, mocny dochodził. Tak, był cross, prawy, którym... fajny, sierpowy, były te kopnięcia. Dokładnie. To są też ciosy, które przekaszają całą postawę przeciwnika, też muszą robić wrażenie na sędziach. No te zapasy, to jest też coś, co na razie bezskutecznie po obu stronach nam tutaj się rozgrywa. W tym klinczu właśnie tej nogi szuka Tomas. Zobaczymy, co przyniesie druga runda. Panowie się trochę wyczuwali. Zobaczymy, czy któryś będzie odkrywał kolejne karty, czy jeden będzie wchodził bardziej w zapasy, czy w fechtunek. Podoba mi się na razie bezkompromisowa postawa reprezentanta Polski. Emil tutaj jednak, tak jak wspomniałem, napędza tą walkę. On jest takim tym prowodyrem. Tomas Pomier jak na razie raczej odpowiada na zaczepki Emila i odpowiada skutecznie. Tak, zdecydowanie środek, szranek kontroluje Emil Gus, natomiast bardzo dobrze z tej kontry walczył Tomas. Widać, że walczenie, walka w takiej właśnie formie bardziej pasywnej nie sprawia mu żadnego problemu, a nawet bym powiedział, że chyba dobrze się w niej czuje. Teraz ładny prawy, prawie że wszedł czysto. Mocny, mocny prawy cross, za tym idzie front kick. Emil trenuje na co dzień w klubie Mighty Bulls Gdynia i mimo tego mocnego zaplecza szermierczego on trenuje aktywnie MMA i... Coś się wydarzyło? Teraz sygnalizuje jakieś nieczyste trafienie Emil Gus. Zdaje się, że w krosze to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie się trafiać nie wolno. No i niestety tam musiał dojść jakiś przypadkowy cios. Mam nadzieję, że klejnoty rodowe nie ucierpiały. Emil od razu tutaj szuka trafień na dłoń. On tutaj w bardzo kąśliwy sposób potrafi sięgnąć tym mieczem. Mocny, mocny się ostarczą. O, ale piękna podcinka! Potężny logik! Takiego jeszcze dzisiaj nie było! Skutecznie obalił przeciwnika. Mocne kolano! Kolejne kolano! Tomas próbuje wstawać, ale inkasuje kolejne ciosy. Emil teraz podpalony w dosiadzie. Już nie miał czasu na kolejne ciosy. Szkoda, że to trwało tylko 10 sekund. No, to było chyba najbardziej takie brutalne obalenie. Tam od razu weszły te kolana. I kolejny mocny cios tarczą. Emil tutaj. A te podcięcie było idealnie w tempo. Tam nastąpiło delikatne poślizgnięcie się ze strony Tomasa. I on już wychodząc z tego poślizgnięcia, Emil Gus idealnie w tempo. Po prostu kopnął go na nogę wykroczną. Ale Emil znakomicie tutaj znajduje inny kąt po prostu natarcia niż ten taki najprostszy, którego spodziewa się Tomas. Tak, dwa razy już go trafił tym właśnie bardzo mocnym ciosem tarczą. I teraz high kick ze strony Emila. No Emil kolejny main event na jego koncie i kolejny raz pokazuje nam no absolutnie kosmiczne sztuczki. Jest zdecydowanie w gazie, poczuł to flow. Emil czasami narzekał, że zdarzały mu się walki na przykład z Andrzejem Studenckim, gdzie on nie do końca te flow poczuł, że nie miał w sobie tego luzu. Ależ kolejny mocny cios tarczą. No one się muszą już nakładać na siebie i Tomas zdecydowanie musi to czuć. Widzimy już jak zwolnił. Ostatnie pół minuty, Emil kolejny mocny low kick. Tym razem wewnętrzny znowu zachwiał swoim przeciwnikiem. Tomas Pomier troszeczkę się pogubił już chyba w tym wszystkim. Dużo tych potknięć. A spójrz, Emil Gus jak chodzi, nabrał tego luzu, tego amerykańskiego luzu, którego naszym chłopakom czasami brakuje. Tak, ale widzimy, że to jest taka pozycja, w której on już się czuje bardzo komfortowo i w którym on bardzo skutecznie szuka tych ciosów. Tomas już praktycznie bez gardy i Emil bardzo, bardzo dobrze wyszukuje tych otwarć. No co to była za runda? To była... runda na miarę walki wieczoru.
Emil bardzo ostrożnie zaczął pierwszą rundę i taka była no, dość wyrównana pierwsza odsłona, natomiast no, chyba uruchomił się po tym przypadkowym uderzeniu w krocze. Ta adrenalina poszła i no, poczuł taką wyrzut złość. Testosteronu do organizmu chyba został. Być może to był taki zastrzyk, ale no, ta złość widzieliśmy, no, objawiała się mimo wszystko metodycznym, ale bardzo skutecznym działaniem. To były bardzo brutalne kombinacje, no, mocne ciosy właśnie tarczą z tej nogi zakrocznej, mocno dochodzące do głowy, potężne kopnięcia na nogi, jedno skutecznie zakończyło się obaleniem, gdzie dalej Emil w pełnym dosiadzie już wykorzystywał już tą sytuację z góry. Czułem, gdyby ta walka w parterze trwała dłużej, już czułem po prostu zbliżający się knockout, TKO. Ponieważ naprawdę te kolana widać było, że robiły wrażenie na przeciwniku. Całe te ciosy tarczą w parterze, bardzo mocne. Tak, ale zdecydowanie no, widać było, które ciosy robiły wrażenie na przeciwniku. Przez te otwarte hełmy z taką tylko kratą w ramach zasłony widać, jak bardzo krzywi się ta twarz pod takim kolanem zaingasowanym. Widać, słychać, oczywiście, że tak. Trzecia i ostatnia runda. Przyspieszył na początku Tomasz Pomier, on chce odrobić, on czuje, że jest do tyłu, ta druga runda zdecydowanie nie na jego koncie. Cios na cios, myślę, że oba jeszcze tutaj będą szukać rozwiązania. Emil Gus zadaje pojedyncze ciosy, czeka chyba na okazję właśnie taką, która pojawia się przed nim teraz. Dobrze wszedł w tempo, natomiast zatrzymały go tam szranki. Mocne teraz kolano. On nie chce trwać w takim klinczu, w którym Tomas bardzo skutecznie te ciosy na nogę zadaje. Teraz świetna kontra! Emila tam próbował obalenie wykonać Tomas, tak poprzez biodro. Emil to skontrował, złapał plecy i obalił. Walka w parterze będzie chyba przeniesiona z powrotem na środek. Sędzia od razu przerwał tą wymianę. Zdaje się, że będzie to właśnie kontynuacja od środka. Oj, Tomas Pomier zmęczony. Się Tomas. Bardzo powolutku. Tak, sędzia odtwarza tą sytuację, która przerwała walkę poprzez wypadnięcie ze szranki, tak jak w Pride mieliśmy wznowienie od tej samej pozycji. Emil teraz w odwrotnym dosiadzie skontrolował w pełni swojego przeciwnika, otwiera mu tarczę, mocne ciosy pięścią na splot słoneczny, tarczą ponawia. No ciężko, większy przykład dominacji, zdjął rękawice. Tomasz Pomier, czy to jest koniec? Czy to jest... Sędzia powinien liczyć już czas w parterze. Nie, kiwa głową. Kiwa głową na nie. Nie, ale walka trwa dalej. Tomasz wraca do walki. Emil latające kolano. On poczuł krew. On chyba będzie chciał kończyć tą walkę. Emil dokładnie już widzi, że przeciwnik jego jest wyczerpany. Te obalenia, czyste obalenia z mocną dominacją w parterze pokazały tutaj klasę Emila. On chce wykończyć go. Myślę, że marzy mu się gdzieś tam. Tomas... O, ładny low kick prawie doprowadzi do obalenia. Właśnie dostaje mocne trafienia. Tam Emil ma jakąś awarię uzbrojenia. Sabaton. Po tym low kicku zerwał się Sabaton. No, to nie jest łatwe do naprawy. Tak, dla Emila jest to istotny element uzbrojenia, ponieważ no, to jest element, który chroni stopę. Emil zadaje bardzo dużo tych kopnięć. One były jedną z takich kluczowych jego broni do tego właśnie przełamania. To po nich padło to pierwsze obalenie. On tym dokładnie wytrąca przeciwnika z równowagi. To była. Tutaj też była podcinka pod kolano, która prawie że wytrąciła przeciwnika. Myślę, że ten high kick, który doszedł do głowy, który praktycznie zgubił się pośród tych tymi wieloma spektakularnymi akcjami, no, on też musiał zapaść jednak w pamięć Tomasa. Rzadko widuje się zawodników walki Jesse, którzy tak skutecznie korzystają z wachlarza kopnięć. No, oczywiście słynny rosyjski zawodnik Lebakow barddo uskuteczniał. Ostatnia minuta z sekundami została nam w tym main evencie. No, Emil tutaj nie daje odpoczynku swoim przeciwnikom. Kolejne mocne kopnięcie. Tak jest, kolejny raz szuka podcięcia
Ależ teraz mocny cios, zamarkował zejście na nogi i trafi przeciwnika w głowę. Kolejny front kick. No on tutaj będzie do końca swojego przeciwnika testował mocnymi ciosami. Kolejny high kick, już tym razem bez Bawi się to Marko, czuję już. Czuję, że on już to wygrał. Została ostatnia minuta. Polski number one wagi middleweight absolutnie zdominował. Mocny cios jeszcze tarczą. Middleweighta. Na koniec on zagania swojego przeciwnika pod szranki. Ależ na wykroku trafił znowu Tomasa low kickiem. Niesiony teraz dopingiem. On będzie starał się skończyć tą walkę jednak na swoich zasadach. Mocno próbuje Tomas, ale znowu nadziewa się na mocny cios tarczą. Emil w znakomity sposób miesza ten styl szermierczy z bardzo dewastującymi kombinacjami. Ostatnia sekunda, a inkasuje kolejny raz na swoje konto obalenie do pełnego dosiadu. Podkreślił to na sam koniec. Może być z siebie zadowolony. Ciężko mi teraz się przekrzyczeć tutaj przez ten tłum wszystkich kibiców Emila. Zrobił to po swojemu, zrobił to bardzo ładnie, zrobił to technicznie i widowiskowo. Nie sztuką jest wygrać, sztuką jest wygrać w taki sposób, żeby podnieść tutaj tych wszystkich ludzi, zachęcić ich do oglądania właśnie tych walk, tych gal. Kiedy mówimy, czym są walki rycerskie, często mówimy, że to jest takie MMA w zbroi i dzisiaj Emil Gus w piękny sposób demonstruje właśnie to, jak można znakomicie łączyć techniki szermiercze i ten fechtunek mieczem, takim no dość ciężkim, którym te ciosy spadają z wielką siłą, z tymi konwencjonalnymi sztukami walk, gdzie pięknie łączył niskie, wysokie kopnięcia, techniki zapaśnicze, techniki bokserskie. No i cóż, no w znakomitym stylu zwieńcza to wydarzenie. Czy to jest walka wieczoru? No myślę, że mocny pretendent. Zdecydowanie myślałem, że walki Mateusza Wojtackiego była tak szybka i dynamiczna, że tego się nie da przeskoczyć. Da się! Proszę Państwa, mamy decyzję sędziowską. Po 3-minutowym pojedynku jednogłośną decyzją sędziów tą walkę wygrywa Emil Skrubol! Skrubol był bardzo już bliski knockoutu, zarówno w drugiej, jak i trzeciej rundzie. No, Tomas Pomier nie jest przypadkowym zawodnikiem ze numer 1 z Francji. On, no, cóż, zrobił co mógł, ale no, to było tylko dotrwanie do końca tej walki i usłyszenie werdyktu innego niż knockout, no ale jednostronne widowisko. Polska cebulka dzisiaj wygrała z francuską bagietką. Dzisiaj nie będą otwierane korki od szampana, dzisiaj będą stukały się kieliszki czystej polskiej żytniej wóreczki. Emil Gus tutaj ulubienie z publiczności, świetny kontakt z publiką, no ale znakomite akcje w jego wykonaniu, świetne wrażenia. Wyczuł swojego przeciwnika w pierwszej rundzie, a w kolejnych no już tylko dążył do tej absolutnej dominacji. Proszę Emila do wywiadu. Chciałbym tutaj poprosić przedstawiciela, sponsora tej walki, Goodfran Armor Shop, o wręczenie nagrody dla zwycięzcy. Sponsorem walki wieczoru Goodfran, Adrian Frankowski, uzbrojenie średniowieczne. Wielu zawodników walczy właśnie w jego sprzęcie. Jeden z najlepszych fachowców. Jo! Raz, raz, dwa, raz, dwa. Wow, wow, wow. Yeah. Zróbcie hałas dla Emila. Dziękuję. Gorąco tu było, nie było czym oddychać. Dzięki, Gdynia. Ja myślałem, że ty będziesz się starał jednak skończyć tą walkę nokautem. Nie, nie taki był plan.
plan był taki, żeby pracować na nogach, punktować, kontrować. Jeśli on będzie klinczował, to kontrować jego akcje zapaśnicze. No i myślę, że tutaj robota zrobiona w Mighty Bulls Gdynia w końcu u mnie zaprecentowała, bo przeciwnik usposobiony zapaśniczo, nie dość, że go wypunktowałem, to jeszcze byłem od niego lepszy w zapasach. W końcu zaczęło mi to wchodzić i z tego jestem bardzo zadowolony. I w ogóle warto nadmienić, że te kontry do rzutów to było rzecz niespotykana w walkach rycerskich, bo to nie jest jeden ze standardowych rzutów, których się uczymy na walkach rycerskich, to było wytrenowane na macie MMA. No dokładnie, to u trenera Jakubka się robi na rozgrzewce. Jeden, dwa, zejście pod ciosem, noga, to co zrobiłem na końcu. Długo to ćwiczyłem i cieszę się, że się udało, bo aż mi się wyświetliło, nie? No świetnie, ty zawsze miałeś fajne wyczucie czasu, ale dzisiaj to pokazałeś, po prostu była to kropka nad i. Pokazałeś, że jesteś najmocniejszym zawodnikiem w tej federacji. Ja czekam, aż ktoś przyjdzie i ci się postawi. No tak jak mówiłem, robota zrobiona z trenerami procentuje. 2-5 maja jadę na Mistrzostwa Świata do Meksyku reprezentować Polskę. Także liczę na wasze wsparcie. And Johnny Porter of Dominus, if you're watching this, wait for me, 8th of June in Nashville. Let's give people good show and I will conquer you, motherfucker. Oh yeah. Wielkie brawa. Emil Gus! Emil Gus już zapowiedział, że jedzie na Mistrzostwa Świata w walkach rycerskich reprezentować Polskę właśnie w kategorii pełnokontaktowych walk rycerskich. Wyzwał tym samym cały świat, a szczególnie również przekazał, że w czerwcu będzie w Stanach, będzie w Nashville walczył z tamtejszymi mistrzami. On się Thomas, nikogo nie boi już w tym momencie. This time you couldn't win with Emil, but it was a close fight, it was a really good fight. What was the surprise for you? His grappling or his avoiding your grappling? The most difficult thing about Emil is his size. You know, for me, everyone is pretty tall. And since he's a very good fencer, breaking the distance, going in my distance, is very hard. I know he's a good fencer, so I try to give him back some fence and not too much grappling, because also he's a bit slicey. But he's also a good grappler. And as I say in pro fight, you're not supposed to be the best fencer or the best grappler, but you need to be good everywhere. And he's good everywhere. He totally deserves this win. But I'm not done with PWR, so I will be back stronger with more training and more fencing, I promise. We want to see more of your fights in Poland. You're always welcome here. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Bardzo ładna postawa Tomasa Pomiera. Proszę Państwa, pozostało mi jeszcze tylko ogłosić nagrodę dla najlepszego zawodnika dzisiejszego turnieju. Sponsor Bohur Shields. Zdecydowaliśmy przyznać tą nagrodę dla Mateusza Matthew Wojtackiego. No, tak jak miałeś przewidywania, Matthew tutaj bardzo pozytywnie się tutaj dał zapamiętać i został wyłoniony jako najlepszy zawodnik dzisiejszej gali. No i bardzo zasłużenie jednak zapracował wieloma czasami na pewno. Tak, Matthew zawsze bardzo ciężko pracuje w szrankach. Należy mu się naprawdę tarcza. Nawet widzę, że taka dokładnie taka sama kształt, jaką tarczą on walczy, więc jest szansa, że będzie użytkowana. Oraz YouTube'a Federacji Pełnokontaktowych Walk Rycerskich. Wkrótce ogłosimy walki o pasy poszczególnych kategorii. Nazywam się Krzysztof Olczak i dziękuję Państwu bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Wieczór walk za nami, spektakularne wydarzenia, no widzieliśmy tak naprawdę wszystko, bo były walki zakończone decyzją, były walki, których do końca nie wiedzieliśmy, jak mogą punktować sędziowie, były piękne nokauty, no cóż można było więcej chcieć? No zakończenie to było taką wisienką na torcie, szczerze mówiąc ciężko mi
nawet wyobrazić sobie piękniejszą walką na zakończenie. Bardzo fajnie, że udało się tą galę zorganizować w takim bardzo międzynarodowym wydaniu. Solidna reprezentacja Francuzów przyjechała tutaj do nas, do Polski, aby próbować się z najlepszymi zawodnikami od nas, z Polski. No te międzynarodowe takie dodatki są tym bardziej piękne, ponieważ nasze podwórko już powoli nam się robi takie przewidywalne i zamknięte. Musimy tak, się otwierać. No, Emil Bus w ostatniej walce zwyciężył z mistrzem Łotwy, dotychczasowym numerem 1 wagi średniej, Hartmannem, i dzisiaj pokonał mistrza Francji w znakomitym stylu. Cementuje się jako ten numer 1 kategorii średniej. Myślę, że kolejna walka, no to już naprawdę będzie ciężko znaleźć adekwatnego przeciwnika dla Emila Goza. Natomiast jego kolejne walki to już będzie arena światowa. Dzisiejszą postawą no na pewno udowodnił, że jest gotowy na mistrzostwa świata. Jedzie podbijać Stany. Później Meksyk. Później Meksyk, dokładnie. Jest na pewno w gazie, jest gotowy. Dzisiejsze wydarzenie wieczoru zdecydowanie pokazuje, w jak dobrej formie jest Emil. Także dziękujemy jeszcze raz organizatorom za tak wspaniałą galę w takim międzynarodowym wydaniu. I do zobaczenia na następnych. Mówili do Państwa Marcin Niszewski i Mateusz Lubicki. Dzięki.